Państwa arabskie pokazały tradycyjny gest odganiający demony, czyli środkowy palec Stanom Zjednoczonym wtedy, kiedy Stany Zjednoczone zażyczyły sobie to obniżcie ceny ropy, wtedy zdławimy Rosję w ciągu kilku miesięcy. I one powiedziały, że absolutnie nie. 20 lat temu, 15 lat temu to by się nie wydarzyło. I to jest ten moment, kiedy ten Bliski Wschód na, jakby uznaje cały czas Stany Zjednoczone za hegemona światowego, ale poszukuje sobie już nowego pana to Jeżeli załamie się ten, ten Pax Americana, ten jednobiegunowy świat, to być może powstanie wielobiegunowy. Tylko powstaje pytanie, czy przy okazji tego ustalania tych biegunów, gdzie znajdą się pomiędzy tymi wielkimi kołami historii takie niewielkie państwa jak Polska, prawda? Czy one ostaną się jako byty suwerenne? W ogóle zakwestionowanie ładu międzynarodowego jako takiego, no to, to oznacza, krótko mówiąc, że, ten, że powstanie nowy ład. Tyle tylko, że za każdym razem, kiedy nowy ład powstawał w historii, kończyło się to milionami albo dziesiątkami milionów ofiar. Natomiast no, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, trwała neutralność, neutralność w konflikcie jest fikcją. Nawet gdybyśmy to ogłosili, czy nawet wszystkie państwa świata by powiedziały że, powiedziały, że jesteśmy drugą Szwajcarią tylko z Wedlem zamiast Milki, tak? to tak czy inaczej, to tak czy inaczej, by, tak było tak samo jak z Belgią przy I wojnie światowej. Że tak czy inaczej te czołgi by sobie przez nas przejechały. Ta doktryna mówiąca o tym, że się powinniśmy zbroić po zęby, obecnie jest jak najbardziej uprawniona. Halo, halo, tu wywiadowcy podcast. Jeżeli Wam się podoba to co robimy, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, subskrybujcie nasz kanał na Spotify. Słuchajcie i oglądajcie. Wywiadowcy podcast, witamy serdecznie. Arkadiusz Bartosiak to ten facet z waszej lewej strony, Łukasz Klinkę to ten gość z waszej prawej strony. To jest odcinek numer 68 i dziś yy, znamienity gość. Po pierwsze, wykładowca prawie od zawsze kiedyś wiceminister. Stosunki międzynarodowe islamski, dżihad państwo islamskie nie mają przed nim żadnych tajemnic. Czasem, przyuważyliśmy w internecie, możecie tego Pana zobaczyć w kapeluszu, ale u nas wystąpi bez kapelusza. Zauważyliśmy, że bardzo lubi pić sok pomarańczowy, też coś przygotowaliśmy w związku z tym. Autor doskonałego kanału Na Wschód od Bliskiego Wschodu, czyli dr Wojciech Szewko, w całej okazałości przed Wami. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Panie. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Panowie. Dzień dobry. Soczek, soczek jest. Ja akurat rzadko kiedy piję sok pomarańczowy, a, a to może przy... nie był pomarańczowy, on jest zwykle, to jest taki wynalazek bliskowschodni, wschodni, bardzo, znaczy blisko wschodni jak bliskowschodni. pity głównie, przynajmniej tam wiem, że jest pity głównie w Pakistanie, to jest mieszanina takiego świeżo wyciskanego soku z imbiru, ale musi być to sok z imbiru, co jest ciężkie u nas, bo u nas, u nas po prostu już suchy do, do Polski dociera, z cytryną. A, czyli... To jest znakomite na gardło, szczególnie właśnie na, na przeziębienie, na takie rzeczy. I chcieliśmy takie wejście czy, Czyli wejście? to pan pije? Głównie tak, to, jest. No tak na, na, tych, na tych słynnych filmach. A ja bym chciał zacząć w ogóle off topic, czyli takie mam pytanie. Czy myśli pan czasem, jak by się potoczyło pana życie, gdyby w 2004 roku dostał się pan do Parlamentu Europejskiego? Nie, znaczy myślę, że, to, że w ogóle nie wiem czy inaczej. Ale myślę, że to gdybym się tam wtedy dostał, to byłby błąd. To znaczy, ja jednak byłem wtedy zbyt mało doświadczony politycznie. To jest tak, że rzeczywiście Parlament Europejski oczywiście można tam zaczynać i kończyć karierę, prawda? Natomiast to jest jednak miejsce takie, w którym bardzo dobrze, na pewno czują się byli właśnie byli ministrowie, byli politycy, byli premierzy, ponieważ tylko oni tam są tak naprawdę wtedy partnerami do swoich odpowiedników, ja, na przykład tak jak jest, nie wiem, we frakcji socjalistów i demokratów, do której pewnie bym trafił, no to tam mamy właśnie ministrów, byłych premierów, e, na przykład, nie wiem, z Hiszpanii, z Holandii, więc co taki człowiek, który, powiedzmy, nie ma zaplecza politycznego, szczególnie, bo ja przecież tego zaplecza no politycznego... No i wtedy jeszcze bardzo młody. I jeszcze bardzo młody, oczywiście można, no przecież jakby nie tak. było wtedy, ja byłem chyba wtedy najmłodszym ministrem, czy tam wiceministrem, wtedy akurat w historii, później było oczywiście dużo więcej młodszych, też to łamało pewien schemat, bo, bo tam trzeba było być czcigodnym starcem, żeby, żeby dostępować zaszczytów, tak jak w Senacie Rzymskim, mniej więcej. No ale, ale tak czy inaczej, ja po prostu oceniam to wtedy, że jednak zajmowanie się polityką, a nie kwestiami eksperckimi, bo prawda, to są zupełnie, zupełnie dwie różne kwestie, jednak wymaga doświadczenia politycznego przede wszystkim. W Polsce nie ma kariery dla ekspertów, prawda? Ale na świecie jest coś takiego jak kariera ekspercka i kariera polityczna. Tak. Polityk nie musi się znać na wszystkim, nawet dobrze, jeżeli się nie zna na wszystkim, ale mądry polityk ma zawsze jakieś zaplecze eksperckie. I to są dwie różne ścieżki kariery. Także ja się akurat z tego powodu cieszę, bo pewnie bym zgłupiał w tym parlamencie europejskim, pewnie byłbym zmanierowanym człowiekiem i pewnie, co ważniejsze, nie wybrałbym ścieżki eksperckiej. Pewnie tak, ale może już się robią czasy dla ekspertów. O, teraz teraz o jest nie. czas ekspertów. O, o chyba. Nie, zdecydowanie nie. nie. Zdecydowanie nie jest, właśnie jest coraz gorzej. No, ekspert służy do potwierdzania test polityka. Polityk sobie coś wymyśla, a następnie dobiera sobie eksperta takiego, który z takiego czy innego powodu potwierdzi ten tezę. Czyli przetakiwaczy. No to właśnie te, tego to jest przetakiwacz z tytułem bądź z, tak. z tytułem eksperckim, tak. W związku z tak zwany nadworny mhm. ekspert. I to po prostu to mnie nie interesuje. Znaczy ja doszedłem do wniosku, że gdzie pan, panowie, to ponieważ ja mam jakieś tam doświadczenie międzynarodowe, więc obserwuję również, jak to wygląda w innych krajach. To bardzo dobrze jest to zrobione w Wielkiej Brytanii. Czyli Wielka Brytania z tego punktu widzenia jest takim krajem, no jest demokracją. Jakby nie było, w sensie systemem parlamentarnym, prawda? Jakby nie było z wielkimi tradycjami. I u nich rzeczywiście, no, żeby być posłem, trzeba naprawdę mieć bardzo dużą wiedzę w porównaniu z polskim parlamentem, ale i tak jest tam specjalnie zaplecze eksperckie. Bo czyli oni mają nagdyby nawyk korzystania z tego zaplecza, no bo wiedzą o tym, że też jednomandatowe, znaczy system większościowy, powiedzmy, wyboru, wyboru parlamentarzystów wymusza już konkurencję wewnątrz własnej partii. A w związku z tym oni korzystają chętnie z zaplecza eksperckiego, a znowu ekspert ma no, jedną, jedną cechę, której właśnie u nas mało kto ma odwagę, żeby mieć. To znaczy, ekspert ma politykowi powiedzieć, jak jest. Tak. Polityk ma potem sobie to tak przekształcić, prawda, żeby mu to pasowało. Natomiast w momencie, kiedy się od eksperta wymaga już, żeby opowiadał bajki, tak? No to po co ten, ten polityk? no To ten ekspert może to robić. Jest krótko mówiąc, tak, to jest bardzo dobrze, że się nie dostałem i, i wcale tego nie żałuję, bo wtedy bym nie wybrał właśnie tej ścieżki eksperckiej, która prawdę powiedziawszy dużo bardziej mi odpowiada. Czyli wychodzi na to, że my właściwie też powinniśmy być zadowoleni, że pan się nie dostał, bo po pierwsze spotykamy się z panem, pewnie byśmy się wtedy nie spotkali. I a wiadomo, po drugie, no. jest pan ekspertem na własnym kanale i tych ekspertów trochę w ogóle w polskim internecie się pojawiło. I gdyby. Inaczej się ułożyły ścieżki pana życia, to może w ogóle by Pan nie miał tego programu. No? To pewnie nie, prawdopodobnie nie. Tak. Ale generalnie czasy dla ekspertów są chyba lepsze. Nie, właśnie, nie przy nie, właśnie, nie, właśnie, wręcz przeciwnie. Ale właśnie... o, o, politykę odstawiając tak. na bok, nie? Hmm. Nie, zdecydowanie nie. To znaczy, nie ma czegoś takiego jak mm, awans ekspercki w Polsce. E, proszę zwrócić uwagę, nawet jeżeli się pojawiają jakieś, nawet te dyskusje pod różnymi wypowiedziami ekspertów, to ludzie są przyzwyczajeni do tego, właśnie oceniają ekspertów tak jak polityków. Mamy taki e, autentyczny trybalizm, to znaczy. E, Ktoś jest dobrym ekspertem, to znaczy mówi tak, jak ja myślę, mhm. tak. albo jest złym ekspertem, głupkiem, idiotą i generalnie, co on się tutaj wypowiada, bo on nie myśli tak, jak ja. Tak? W związku z tym, to ty, ty też znaczy to, to, to nie ma nic wspólnego z eksperckością. Ekspert, ekspert to jest osoba, która powinna znać się na jakiejś dziedzinie, tak. pogłębiać tę swoją wiedzę oraz mówić, jeżeli się wypowiada na jakiś temat, to zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Nie zawsze będzie wiedział wszystko, prawda, ale w tej danej w dziedzinie powinien mówić tak, jak jest. A nie tak, jak sobie publiczność życzy. Więc to jest niestety ta, to, to, jest, ten, no to jest słynne, prawda? Amicus Plato, set magis amica veritas. No, przyjacielem Plato, ale większym przyjacielem, prawda? I to powinno być taką zasadą, właśnie każdego eksperta. No natomiast, no niestety, w Polsce promuje się nadworność ekspertów. Zresztą to widać po zaproszeniach do telewizji polskiej. To jest taki najlepszy. Probież, gdzie tam za, ja oglądałem właśnie różnych tych ekspertów tam, tam za dużo ich te, w tej poprzedniej kadencji nie było więc tam jeden człowiek robił a to był ekonomistą a to tak, był tak, politologiem był, a to był specjalistą stosunków międzynarodowych był prawdziwym ekspertem taki, taki człowiek renesansu no jeszcze w, a w międzyczasie malował Giocondę 2 prawda tak <grym>, czy artysta ekspert tak jest no tak no bo jak, jak, <grym>, jak już człowiek jak, wszystko... jak jak Leonardo da Vinci tak jest, no, to Leonardo jak wszystko, da Vinci to wszystko tak. no dobrze no to my do do tematów, w których jest pan ekspertem, czyli no będziemy pytać o Bliski Wschód i to, co na wschód od Bliskiego Wschodu, rzecz jasna, i spróbujemy się poczuć może trochę pewniej w tym wszystkim, bo tak, ja śledzę to, co się dzieje na świecie i muszę powiedzieć, że ostatnio jest tak, że jak pojadę na tydzień urlopu, to już nie jestem w stanie nadgonić, bo tak przyspieszyło. I teraz, jak patrzymy na ten Bliski wschód i szerzej, to tyle się dzieje, tyle tych konfliktów i, i potencjalnych wojen do większych, do wybuchu, że właściwie z naszego polskiego punktu widzenia, to który z tych konfliktów jest najgroźniejszy? Albo w ogóle, czy, czy w ogóle da się je analizować oddzielnie? Znaczy tak, no przede wszystkim, jeśli chodzi o tą ilość konfliktów, ona się nie zmieniła, tylko zmienił się po prostu sposób informowania o tym. Proszę zobaczyć, jak ma, miał pan, nie wiem, wojnę Jom Kippur, to był pan skazany na jedną gazetę i człowieka, który tam, korespondenta, który z tej wojny wyciągał dwie strony A4, prawda, opisywał i to była cała informacja o tej wojnie, którą pan dostawał, no, raz na tydzień, powie, no nawet jeżeli jest codziennie. Natomiast w tej chwili ma pan dostęp do tysięcy ludzi, którzy mają dostęp do internetu, więc oni takie było w czasie wojny syryjskiej, gdzie tam każdy Syryjczyk Karabin nie Karabin, ale komórkę miał. Jeden strzelał, a 30 robiło w tym czasie mhm. zdjęcia, albo pisało o tym, skąd to ciekawostka, skąd właśnie strzelamy na przykład do Rosjan. Co Rosjanie czytali, później im jakąś bombę na głowę tak. spuszczali, ale miał pan dostęp do natychmiastowej informacji. I my, nie to, że jest tych konfliktów, jest więcej, tylko więcej jest informacji po prostu. I my jesteśmy informowani na bieżąco o różnych wydarzeniach, podczas gdy kiedyś byliśmy skazani właśnie na ten, nie wiem, dziennik telewizyjny, wieczorne wiadomości, czy jak to się tam kiedyś naz nie nazywało. Czyli no, kiedyś było prościej. Kiedyś było tak, kiedyś było prościej. No przecież pamiętacie panowie być może, że, że oskarżali kiedyś konserwatyści we Francji, e, dziennikarzy pierwszych. I gazety o to, że wywoływały rewolucję, no, od pierwszej francuskiej aż do polipcową uznawano, że to właśnie spisek dziennikarzy. Dlaczego? Bo dziennikarz pisał, że tam się coś wydarzyło, to lud Paryża to dostawał i wychodził na ulicę. A kiedyś jak ten biuletyn wychodził raz na miesiąc, to pomiędzy tym co się wydarzyło, prawda, to już się ludziom znudziło i był kolejny temat. I oskarżano, właśnie dlatego niszczono gazety, drukarnie, prawda, bo dziennikarze byli tymi, którzy podżegają. Zresztą to no dzisiaj są tymi, którzy podżegają, ale w zupełnie inny sposób. Więc, krótko mówiąc, to jest ten pierwszy aspekt, a drugi, jeżeli mówimy o, o tym, który konflikt jest najbardziej groźny. No, z całą pewnością pierwszy najgroźniejszy, który może być, to taki, który by skutkował nam wybuchem wojny nuklearnej prawda między dwoma państwami tak naprawdę Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Tak? Czyli wszystko, co prowadzi do takiego konfliktu, jest dla nas groźne. Bo tak czy inaczej nawet gdyby się humanitarnie obrzucali atomówkami, tylko i wyłącznie trafiając w miejsca, nie, to w miejsca, źli. gdzie, tak, w miejsca, bo jak pan, no wiecie, teraz bomby są i tak inteligentne, że nie giną w czasie tych konfliktów cywile. Po prostu, jeżeli pana trafi bomba, szczególnie, no nie wiem, teraz nie wiem, czy amerykańska, izraelska, obojętnie, rosyjska, prawda, to, to jest pan terrorystą, albo, prawda, i się panu należało, w związku z tym nie zginął cywil. Więc one są tak inteligentne, że one zapisują pana do organizacji terrorystycznej w momencie uderzenia. Więc to Takich broni kiedyś nie było. Natomiast wracając do tej, tego konfliktu nuklearnego, no to jest, to jest na ty, o tyle groźne, że nawet użycie tej broni gdzieś na ograniczoną skalę no, spowoduje. Po pierwsze, że, 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 my, że my też o, tą bronią oberwiemy, tak czy inaczej, prawda, czy przez opad radioaktywny, czy przez globalny kryzys, nawet gdyby to było odlegle gdzieś tam, tak. nie wiem, za, za Kaukazem nawet, to tak czy inaczej globalny kryzys ekonomiczny, e, rozpad stosunków międzynarodowych, to wszystko miałoby katastrofalne skutki dla nas, znaczy to gdzie, gdziekolwiek by się to nie wydarzyło. Natomiast, no, oczywiście są też, kontrty, wydawało się kiedyś, że nie będzie wojny w Europie, jest w tej chwili wojna w Europie. Ale moim zdaniem, to jest, to może zabrzmi trochę mało seksji, bo to ma mało wspólnego z polami BITEW, Dla moim zdaniem najgroźniejszą rzeczą, która się teraz wydarza, i to wydarza się na naszych oczach, to jest zakwestionowanie prawa międzynarodowego. Tego pakta Sun servanda które przecież chroni i chroniło ludzkość przez 200 lat przed wybuchami, no Permanentnych wojen. Zdarzyły nam się dwie wojny światowe. Właśnie po to stworzono ten ład międzynarodowy po II wojnie światowej, żeby nie było trzeciej. Na razie jej nie było. No ale każd wszystko, co podważa to prawo międzynarodowe, czyli które to mówi, że tak naprawdę, jak to Bismarck mawia, traktaty są świstkami papierów. Papieru. No, więc jeżeli wszystko, co podważa ten ład międzynarodowy, jest dla nas śmiertelnie groźne, bo nasze granice przecież są gwarantowane no, nie przez naszą dzielną armię, tylko przede wszystkim przez te traktaty. Jeżeli nagle uznajemy, że te traktaty w Europie nie obowiązują i granice można sobie zmieniać swobodnie, to powstaje pytanie, kto ma więcej działów, prawda, pieniędzy na zmobilizowanie armii i kto sobie nam te, te granice zabierze. Jeżeli uznajemy, że jeńcy wojenni. Już nie są chronieni prawda, przez konwencje, które jeszcze były wypracowywane w okolicach wojny francusko-pruskiej w 1870 roku, prawda, gdzie, gdzie powstawały zręby tego skodyfikowanego prawa wojennego. Jeżeli uznajemy, że to jest świstek papieru, to znaczy, że nasz żołnierz, idąc, na konf idąc do walki, tak naprawdę nie wie, czy będzie w ogóle jeńcem, czy nie zostanie zamordowany na miejscu, a cywil, czy nie będzie mu się celowo zrzucało bomb na głowy, no niestety. W związku z tym to jest śmiertelnie groźne, tak? Gdy poza tym w ogóle zakwestionowanie ładu międzynarodowego jako takiego, no to, to oznacza, krótko mówiąc, że, ten, że powstanie nowy ład. Tyle tego, że za każdym razem, kiedy ten nowy ład powstawał w historii, kończyło się to milionami albo dziesiątkami milionów ofiar. A my jesteśmy najlepszym. Rzekomo na świecie najlepszym terenem manewrowym dla czołgów, prawda, w dowolnej wojnie. na jakiś taki kabaret był, prawda, gdzie, ktoś się nie wiem, czy panowie widzieliście, ktoś tak pan naśmiewał, śmiewał, że za każdym razem ta wojna, prawda, i zawsze była u nas, a teraz Ukraińcy nam ukradli to, prawda, że to u nich jest, a nie u nas, bo przecież to, to zawsze była polska rola. Nie to, żeby wygrywać wojny, prawda, ale brać w nich udział. Mi się, nie, nie pamiętam, jak się ten pan nazywał, ale mi się bardzo to, podobał, to niestety, było bardzo prawdziwe i gdybyśmy my leżeli gdzieś tam na i Barbadosie, czy na Karaibach, to by nas to niespecjalnie interesowało, czy, czy bylibyśmy dziś w Nepalu. Natomiast no, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, trwała neutralność. Neutralność w konflikcie jest fikcją. Nawet gdybyśmy to ogłosili, czy nawet wszystkie państwa tak świata by tak. powiedziały, że, powiedziały, że jesteśmy drugą Szwajcarią, tylko z Wedlem zamiast Milki, tak? to tak czy inaczej, to tak czy inaczej byłoby tak, było tak jak samo, jak z Belgią przy I wojnie światowej. Że tak czy inaczej te czołgił by sobie przez nas przejechały. Więc tutaj nic by się nie dało zrobić. Więc to, jest, to są też zagrożenia. No oczywiście są różne inne, no ale te są najbardziej bezpośrednie i takie naprawdę, naprawdę groźne. A niestety obserwujemy to w tej chwili już prawie codziennie. I zaczynając zresztą od, no to, to wiele było przykładów wcześniej, ale w ostatnich latach, no to jest to na przykład, że ta ostatnia wojna, wojna na Ukrainie, no ona zakwestionowała, proszę zobaczyć, mocarstwo, czyli Rosję, które jest członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Tak formalnie spadkobiercą związku radzieckiego w organizacji narodów zjednoczonych czyli tym jedynym ciele które tak naprawdę miało stać na straży tego żeby nie było trzeciej wojny światowej co więcej ciele które stoi na straży prawa międzynarodowego uznaje ukrainę jako państwo Gdyby nie uznawała, prawda, gdyby to było tak, że nie uznajemy, rozpada się Związek Radziecki, granice są płynne, prawda? Wiadomo, że te granice jeszcze poradzieckie, tu Stali nie ustalał, więc w ogóle można je zakwestionować z ideologicznych na przykład i tak dalej. Okay. Ale uznaje państwo ukraińskie w jego granicach, a następnie wkracza do, na Ukrainę. To cały czas jeszcze jest OK, znaczy, ale dokonuje aneksji i, i stwierdza, że to już nie jest Ukraina, tylko to jest część Rosji to to jest zakwestionowanie tego fundamentu prawa międzynarodowego. Więc takie, tego typu sytuacja mówi znaczy to jest tak trochę jak przed II wojną światową, no. Nie ma Niemiec w lidze narodów, prawda? Nie ma związku radzieckiego, tak. prawda? I tak naprawdę za chwilę jeszcze nam ktoś może zacząć występować i nagle się okazuje, że, że ten system zaczyna znaczy, że ten system trzeba będzie ułożyć na nowo, no ale potrzebna jest taka niewielka wojna tym razem już z paroma to, atomówkami w tle. Więc to jest naprawdę groźne. I co więcej, to, że te podstawowe mocarstwa nie są strażnikami, czy przestają być strażnikami, no w tej chwili Stany Zjednoczone znowu, prawda, w sprawie zbrodni wojennych, ludobójstwa i tak dalej, no to też jest przecież, to, jest też, to są zasady też, które były wypracowane w wieku XIX właśnie po to, no, no daleko nie szukać, no, mówimy o zbrodniach niemieckich wobec narodu polskiego w czasie II wojny światowej. No, ale oficerowie lądowali w oflagach, tak? Nie było tak, że wszyscy byli mordowani na miejscu. No, więc te konwencje, prawda, wypracowane przed I wojną światową jeszcze jakoś tam w niektórych przypadkach działały. Co więcej, no, stwierdzono, że nawet Rosja, która nie była przecież stroną, stroną konwencji, czy Związek Radziecki właśnie nie był stroną konwencji tych wojennych, ale ze zwyczajowego prawa międzynarodowego miał nakaz nierozstrzeliwania jeńców, i na tej podstawie prawda, uznawano zbrodnie katyńską. Jeżeli to prawo międzynarodowe przestaje funkcjonować, to mamy tak naprawdę powrót do stanu absolutnej dzikości. I to jest dla nas niesamowicie groźne, właśnie ze względu na to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Proszę zobaczyć, że no, wbrew pozorom, ostatni okres, czyli po 1945 roku, to jest okres, kiedy Polska nie toczyła wojny. Ale ta wojna się niestety zbliża. I to nie, to, nie chodzi o to, że się zbliża z tej czy innej strony, prawda, czy to Rosjanie zaatakują, czy ktoś, tylko w momencie, kiedy ten ład przestanie istnieć, to wystarczy iskra, tak naprawdę, żeby, żeby się wojna zaczęła. To jest po prostu groźne. Oczywiście to też nie jest tak, że wszystkie państwa to kwestionują, ale jeżeli zaczynają to kwestionować stali członkowie Rady Bezpieczeństwa, to znaczy, że ta Rada Bezpieczeństwa przestaje istnieć. Jeżeli ona przestaje istnieć jako ciało odpowiedzialne za Międzynarodowy Ład i Bezpieczeństwo, to kto ma za to odpowiadać? Nie ma, prawda, nikogo więcej. No tak, mamy nadzieję, że Ameryka, ale Ameryki nie starczy wszędzie. Jeżeli obserwujemy system amerykański, to proszę zobaczyć, że Stany Zjednoczone mają coraz większe problemy wewnętrzne. Że tak naprawdę trochę to przypomina tak, że my jesteśmy dziś na skraju imperium rzymskiego. E, obserwujemy, prawda, jednego Cezara, tak. który niespecjalnie który wita się z nieistniejącymi ludźmi, jak schodzi z mównicy, nie wiem czy panowie widzieliście. Widzieliśmy, tak. No właśnie, tam się tuli do flagi. Drugiego, który nie wie, czy podpalić Rzym, czy nie wiem, no, chrześcijanie dla lwów, to on akurat nie krzyknie, ale, ale coś podobnego może. Ale konia do Senatu, to na pewno wprowadzi, to w ogóle nie ma. I z chęcią by coś podpalił. Ale czemu też po... się ostatnio myli, bo on przecież Trump, bo, bo o nim przecież mowa, skoro o koniu i kaliguli, to on ostatnio przecież pomylił Nikki Haley z Nancy Pelosi no akurat to, tam, ja bym też się pomylił, bo tam one specjalnie, nie. specjalnie za dużo, akurat te panie nie mają, do... chociaż nie, nie, Nikki jednak, nie, Nikki jest jednak bardziej wyrazista. Natomiast, nie, ma, jest, tak, jest o połowę młodsza i nie sprawowała urzędu, a on ją oskarżył o to, że sobie nie poradziła na urzędzie 6 stycznia, no, ale, no po prostu... może no, z jego, z jego, z jego z poziomu jego wielkości, prawda, ci wszyscy ludzie tak, mogą mieszać, tak, tak to, dokładnie. Nie, nie widać takiego pan, pan to jest człowiek, kogoś. taki polityk, te, polityk tego szczebla, on, on nie siedzi, on zasiada. On nie chodzi, tylko on kroczy. On nie przychodzi, tylko zaszczyca. Więc co o czym mówimy? Natomiast nie, no, wracając, wracając do tego, więc my trochę tak patrzymy się z jednej strony na to, że z coraz większym przerażeniem, co się dzieje w tym Rzymie, że za chwilę Pretorianie zaczną rządzić, co też nie jest wykluczone. A z drugiej strony patrzymy się że za tymi murami któreśmy sobie tam szańcami Błaszczaka czy coś, te hordy jednak, <noise> tak, te hordy tak. barbarzyńców się tam zbierają. I mur tylko, Adriana tak, się, tak, sypie. Mur, mur się sypie. Tak. tak, i tylko czekamy, aż czek, czekamy, prawda, aż, aż, aż ci barbarzyńcy ruszą na ten Rzym, więc no to jest niestety ta analogia trochę odległa, ale coraz bardziej prawdziwa, bo jeżeli załamie się ten, ten Pax Americana, ten jednobiegunowy świat, to być może powstanie wielobiegunowy. Tylko powstaje pytanie, czy przy okazji tego ustalania tych biegunów, gdzie znajdą się pomiędzy tymi wielkimi kołami historii takie niewielkie państwa jak Polska, prawda? Czy one ostaną się jako byty suwerenne po prostu? Bo muszą gdzieś być. No w którymś imperium, tak. tak, tak. Właśnie. A czy pańskim zdaniem to jest właśnie tak, że ten większy potencjał zagrożenia mamy na Ukrainie, czy teraz na Bliskim Wschodzie? Dla Polski? Dla Polski, Dla Polski cały czas na Ukrainie. To Bliski Wschód jest jednak odległy od nas. To znaczy, te, to co tam. Tam się mogą wydarzyć różne cuda. Ale taka eskalacja, żeby ona doprowadziła do wojny światowej, czyli takiej, która by nam zagrażała, w zasadzie jest możliwa tylko i wyłącznie w jednym miejscu, czyli w Syrii. Ponieważ w Syrii są jednostki regularne rosyjskie, jest ich co więcej dużo i są przemieszane jeszcze z wojskami syryjskimi i irańskimi. I teraz powstaje pytanie, na przykład, co zrobią Rosjanie, jeżeli Izraelczycy im zbombardują jakąś jednostkę. I zabiją rosyjskich żołnierzy. Albo na przykład co Izraelczycy też mogą zrobić, to wcale nie jest powiedziane, że niechcący, na przykład im zaatakują tą bazę w Khmeimim, mhm. tam, gdzie mają tych, tam pod latarki. Albo właśnie dojdzie do jakiegoś incydentu gdzieś w tej chwili nad Eufratem, tam, gdzie są tak naprawdę ci Amerykanie z Rosjanami się potrafili z drogi spychać tymi transporterami opancerzonymi. Bo tam w tej chwili wrze, tak, tam mamy pogotowie bojowe amerykańskie, z drugiej strony mamy tych Rosjan. Toś, toś może nie wytrzymać. Oczywiście jeden pojedynczy incydent wojny nie rozpocznie. Chyba, że będzie do tego stopnia to dotkliwe, że druga strona będzie musiała zareagować. Albo zareaguje sama, bez rozkazu, co też nie jest wykluczone. Więc tam Syria jest takim największym to jest jedyne miejsce, gdzie ten potencjał jest wysoki, natomiast w innym przypadku no nie, no jest nawet jeżeli dojdzie teraz do wojny Hezbollahu z, z Izraelem, no wiadomo, że Amerykanie pewnie będą pomagali Izraelowi, choć. Chyba coraz, znaczy oni wiedzą o tym, że Izrael do tej wojny, bo wierzę, że Amerykanie tam są, nie trzeba ich tak. ściągać, więc tym bardziej będą bronić. Czy dojdzie do zaangażowania Iranu? Nie sądzę. Znaczy, Iran się nie da sprowokować w łatwy sposób. Znaczy, inaczej, zarówno Iran, jak i Hezbollah chętnie by rozpoczęły wojnę z Izra Izraelem, ale na własnych warunkach. Znaczy nie być statystą w czyimś teatrze, tylko być samemu, prawda, reżyserem jakiejś tam układanki. Więc stąd one się zachowują tak, jak się zachowują dosyć powściągliwie i są to zdyscyplinowane jak wbrew pozorom armię. Na przykład Hezbollah, pomimo tego, że wydaje się, że jest to siła nieregularna, to jednak nie ma tutaj samodzielnych wypraw, prawda, na stronę, przepraszam, na stronę izraelską. Więc to spontanicznie nie wybuchnie. Natomiast właśnie to jest spontaniczność, może dojść do spontanicznych jakichś działań, może dojść na terenie Syrii, może dojść do prowokacji. Trzeba pamiętać, tam jest też państwo islamskie, tam jest Al-Kaida. To nie są, wbrew pozorom, głupi ludzie, tak? Oni, jeżeli potrafili zaatakować Stany Zjednoczone, jeżeli potrafili bawić się w Berka, czy wyprzeć Amerykanów z Afganistanu, to tam paru takich specjalistów odrobienia różnego rodzaju prowokacji, różnego rodzaju false flag. No, tak trudno jest znaleźć 20 czy 30 rosyjskich mundurów, prawda, i zaatakować amerykańską bazę. Tego typu organizacje przecież karmią się chaosem właśnie wojną, wojną domową i tak dalej. One wtedy wyrastają, tak to 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 jest ten moment dla nich, kiedy to był ten moment powstania terytorialnego kalifatu na terenie Iraku i Syrii, kiedy mamy w Syrii wojnę domową, w Iraku de facto wojnę domową sunnicko szyicką i nagle pojawia nam się, jak diabeł z pudełka wyskakuje państwo islamskie. I nagle tworzy państwo większe niż Wielka Brytania. W związku z tym, to te, tego typu, z tego typu działaniami też możemy się tam zmierzyć. Co prawda na razie czegoś takiego nie było, no ale ja pamiętam, że była taka sytuacja, kiedy ewidentnie to wyglądało na prowokację właśnie takich grup dżihadu lokalnych z północnej Syrii, gdzie to był jeden z tych ataków słynnych chemicznych. To, że tam Asad miał broń chemiczną, że atakował, to wszyscy wiedzą. Natomiast jeden był akurat taki, który był już tak grubymi nićmi szyty, że to głowa boli. No, było tak, że najpierw Rosjanie informują, oficjalnie informują. Dostaliśmy informację, to wszędzie jest w prasie. Mhm. Dostaliśmy informacji, że będzie prowokacja z użyciem broni chemicznej. Potem jest użycie tej broni chemicznej, a potem na przykład jest taka, taka takie na, na, na dowód tego, że ta broń chemiczna jest użyta, jest zasobnik z wielka bomba leżąca po prostu na łóżku i taki malutki otworyk w suficie. Więc jak ta bomba się przecisnęła przez to, jeszcze nie wybuchając, a będąca jeszcze zasobnikiem z salinem, czy tam z chlorem, już nie pamiętam co akurat tam użyto. No, oczywiście, tam może przyniesiono i zrobiono ustawkę, no ale był pretekst, prawda, do tam do atakowania Syrii i tak dalej. I rosyjska flota, która podpłynęła do. Więc tego typu prowokacje tam się mogą zdarzać, ale to nie, nie jest tak wielki potencjał jak Ukra na Ukrainie. Jednak na Ukrainie to jest blisko naszej granicy, na Ukrainie też nigdy nie wiadomo. Pamiętacie Państwo, że byli, Panowie, że byli, były takie też plotki, że na początku, przynajmniej głównie medialne moim zdaniem, ale też nie bez powodu puszczane, że Rosjanie mogą użyć broni nuklearnej. Teraz to nie sądzę raczej. Dla nas jest w każdym razie to, co się dzieje na, na Wschodzie, na pewno dużym zagrożeniem. Co więcej, ja od początku tej wojny tak mówię, mówiłem, bo to już ludzie przypominają, no, że no jest mało prawdopodobne, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Przynajmniej to, co oni uważają za wygraną wojnę. No. Jeżeli Ukraina mówi, że wygrana dla nich wojna to jest odbi odbicie Krymu i odbicie tych ziem, które zostały zawłaszczone przez Rosjan, no to proszę zobaczyć, no, wielka ofensywa, dwa wsi, jedna wieś, prawda, trzy kurniki, prawda, i, i kępka brzózek, prawda, i to jest cała wielka ofensywa. No, Rosjanie się nie liczą ze stratami, rosyjski przemysł ma się znakomicie, jest za Uralem, w związku z tym nikt go nie bombarduje. Te akty sabotażu pojedyncze, prawda, no są fajne, tylko fajnie wyglądają w mediach, ale no, one nie zniszczą nam tych tych fabryk traktorów, które tam gdzieś produkują dniem i nocą. Co więcej, Rosja jeszcze eksportuje tą broń do różnych tam swoich sojuszników, czyli te wszystkie tezy o tym, że tam, to panowie pewnie śledzicie, że tam już, już im się skończyły rakiety już im się znowu skończyły rakiety. No, jak się coś mnie pytano, dobrze, to jak to jest? Ja mówię: No, to proste, no, jak mi się skończą rakiety, to idę do magazynu i biorą kolejne rakiety. No. Więc krótko mówiąc, ja już tak nie żartując, no To jest tak, że państwo ma dużo większy potencjał ludnościowy, ma potężny potencjał gospodarczy. Co więcej, no sankcje sankcjami, a ropę dalej sprzedają również do nas, prawda, znaczy do, na zachód. Finansujemy tę wojnę w związku z tym T dla równowagi obu stronom, żeby nie było. Mhm. Mają. Cały czas produkują sobie to, 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 coś, co tam jeździ, prawda, strzela i, i, i ładnie się pali na tych polach. I po, zawsze powstaje pytanie, ile czasu Zachód będzie w stanie dostarczać, bo Ukraina już nie jest w stanie sama produkować. Tym bardziej, że cały jej przemysł jest przecież w zasięgu rakiet rosyjskich, tak. a rosyjski nie jest w zasięgu rakiet ukraińskich. I to już w zasadzie przesądza o tym, co się z tym konfliktem stanie. I teraz powstaje tylko pytanie takie, czy Rosja w momencie, kiedy. Na przykład Trump dojdzie do władzy. On zapowiedział, że skończy ten konflikt w ciągu jednego dnia. Czy Rosja zadowoli się, jak gdyby tym? No bo ja przypuszczę, wiem, co Trump powie. No, Trump powie, że albo. Tak, tak mi się wydaje, znając jego. Przecież on pewnie sam nie wie, ale powiedzmy, ale dobrze. No, ale, ale jeżeli, jeżeli wziąć na poważnie, no to co on może tego jednego dnia zadzwoni do Putina i powie, no słuchaj, no, albo, albo kończymy dzisiaj w linii, a tak naprawdę frontu jest, jest waszą granicą, my tego nie uznamy, ale jest, to, jest koniec wojny. rzeczywiście kopniemy Załańskiego, prawda, tam wyrzucimy tych nazistów z rządu, więc będziesz miał wielkie zwycięstwa, z drugiej strony. My mamy z głowy tę wojnę, albo my po prostu wchodzimy tam na Ukrainę, wjeżdżają wojska amerykańskie, prawda, i, i zobaczymy, co się będzie działo, tak. No to, znaczy, prawdę powiedziawszy, jego doradca, John Bolton, już tak na poważnie, on na samym początku wojny, on coś takiego mniej więcej pisał. Znaczy, on pisał, że, błęd, że, że ekipa Bidena ponosi pełno, znaczy... Bolton jest lekko zwariowanym specjalistą od no stosunków międzynarodowych, ale tylko w jednej kwestii, w kwestii Iranu, tak? Więc wystarczy mu powiedzieć Iran i on mówi bombardować tam. Nieważne, tam irańska restauracja, bombardować, tak? Fala, bombardować. Natomiast, natomiast w kwestiach tych takich merytorycznych, międzynarodowych, no on powiedział, że największym błędem Bidena było to, że na sygnał rosyjski, co się stanie, jeśli Rosjanie wejdą, odpowiedział Stany Zjednoczone w ogóle nic nie zrobią. To było najważniejsze. Czy tam zbrojono, nie zbrojono, ale Ameryka nie zareaguje. Gdyby nic nie powiedziano, i to właśnie była teza Boltona, to wtedy pozostałby ten margines niepewności. Co zrobią Amerykanie? No wtedy Putin podejmuje decyzję na podstawie swojego wywiadu, jak się okazuje, później mało wiarygodnego. Tak. tak? A wywiad mu mówi, no, przy Trumpie nie wiadomo, tak, jedziemy 70 metrów pod ziemię i za dwa tygodnie wyglądamy i zobaczymy, czy coś jeszcze zostało. Natomiast przy, no Biden powiedział, no nic to, nic to, to proszę bardzo, nic to, to weszli, tak. Więc, więc to jest to, jest to, to co, to, czyli nie wiemy, krótko mówiąc, co się wydarzy dzień po. No załóżmy, zostanie, zostanie Ukraina zmuszona do, albo Zachód, albo no bo Europa Zachodnia prawdopodobnie nie będzie w stanie przejąć e, po Stanach Zjednoczonych ciężarów finansowania i dostarczania sprzętu, no również z przyczyn takich już czysto logistycznych, no nie jest w stanie wyprodukować tego tyle, żeby to wystarczało dla Ukrainy. Jak wiemy, nawet przestawienie tego rain metalu na te na już zupełnie inne te resursy produkcyjne, no, powoduje, że, krótko mówiąc, że, że tych czołgów, tych, tych dział, tej amunicji jest tutaj za mało w Europie. To też jest pytanie w ogóle o zdolność Europy do samodzielnej obrony, tak przy okazji. W związku z tym bez Stanów Zjednoczonych tego nie zrobimy. Stany Zjednoczone, jeżeli nie dadzą Ukrainie w tej chwili pieniędzy, no to ta wojna będzie przegrana. No, to jest, czy będzie przegrana dzisiaj, czy za miesiąc, czy za sześć miesięcy, ale w pewnym momencie tam się skończy amunicja, skończy się sprzęt, skończą się części zamienne i tyle. A w Rosji się nie skończą. A w związku z tym tylko powstaje pytanie, czy wtedy Ukraina będzie z jakiej pozycji będzie negocjowała. No ale też my nie wiemy, jakie będą żądania Rosji. Proszę zobaczyć, gdyby tak się stało, jak w tej chwili mówię, czyli. Nagle jest sygnał ze, ze strony Stanów Zjednoczonych, no sorry, ale już wam nie pomagamy. To powstaje pytanie, jak to odtrąbi Rosja? No, Rosja to odtrąbi jako wielkie zwycięstwo. Proszę bardzo, wyzwoliła mało Rosję, prawda? Czyli te wszystkie tam, te, te, te obłostki, Które sobie pozajmowała częściowo. Putin powie, no, nie wszystko się dało, no ale kosztem. Nie będziemy zdobywać jeszcze jednej gminy kosztem 100 tysięcy, prawda, krwi naszych żołnierzy, proszę. Druga wielka wojna ojczyźniana wygrana, nazistów w Kijowie, prawda, tam sam naród pogoni. No odesy nie zdobyliśmy, prawda. Ale tak naprawdę zabrali, prawda. Poczekajcie. Prze... Tak, poczekajcie, bo tym zabrali przemysł, z... zabrali przemysł wydobywczy również, bo to tak by się, to to by oznaczało, zrujnowali kraj. Niech się zachód, prawda, z tym zachodnią Ukrainą, krótko mówiąc, buja. Ale też nie wiadomo, co zrobi następnego dnia. No, czy nie powie, no to droga polska. I przypominamy, drogi Zachodzie. Pamiętacie, była taka propozycja na początku wojny Putina, gdzie on tam na piśmie przedstawił propozycję traktatu ze Stanami Zjednoczonymi i z Zachodem. Tak, to Ławrow, tak? To było, nie, 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 nie. Tak? To jest oficjalne prezydenckie Ach, na stronie, na mm -hmm. na no, na stronie prezydenta. To jest, to jest propozycja dwóch traktatów. Ten drugi traktat jest z NATO, i tam jest wyraźnie powiedziane, że Rosja ma mieć prawo. To jest oczywiście podpisane ma być ze starymi państwami mm -hmm. NATO, że Rosja ma mieć prawo do wetowania sytuacji, w której na terenie państw, które ona wskaże, w tym przypadku wschodniej flanki, pojawią się wojska za, z tego starego NATO. Czyli Polska staje się krajem niesuwerennym, Polska no tak. Słowacja i tak dalej, czy te wszystkie państwa, które nowo wstąpiły do NATO. No i co w tym momencie I Rosja powie, no oczywiście możemy wrócić do tego, co było. Ale widzicie, co się stało z Ukrainą? To co próbujemy i nie wiadomo, no, to, to tego typu scenariusz oczywiście jest ich wiele, ale wcale nie jest wykluczony. A w związku z tym to też jest dla nas po prostu potencjalne zagrożenie. My nie wiemy, czy jak to zostanie, ale moim zdaniem, gdyby tak się stało, czyli zakończenie wojny dzisiaj, linia, tak naprawdę, frontu jest linią demarkacyjną, tak jak w Korea Północna Południowa, czy może być nieuznawana ta aneksja? No, ale co z tego, że nieuznawana, no nieuznawana przez kolejne sto lat, tak? Znaczy, nie, nie granica, tylko linia styku wojsk to się będzie nazywało Jak na mapach, no prawda? No to, to tak, dokładnie i nic więcej. No W takiej sytuacji powstaje pytanie, czy Rosja rozochocona nie będzie dążyła do e, uzyskania już w tym momencie metodami politycznymi na zmęczonym zachodzie, na, na zachodzie zmęczonym wojną i zmęczonym tym, że tam już sobie niektórzy prezesi 15 Main, Mainbacha już nie mogli kupić, tylko no, 14 w tym roku, bo. No bo właśnie kryzys bo się jest, da, tak, no tak. właśnie. A w związku z tym powstaje pytanie, co zrobią w takiej sytuacji? Co zrobi Europa Zachodnia, jak się będzie jak się będą zachowały w takiej sytuacji Niemcy i Francja? Czy Niemcy nie wrócą do tej Entente Cordiale, która była? Odkopią gdzieś tam Merkel, prawda, gdzie ją teraz zakopali na chwilę, i wyślą ją jako, nie wiem, właśnie tego gołąbka, gołębice, przepraszam, pokoju, żeby tam pofrunęła do tej Moskwy i tam razem ze Schröderem jeszcze, prawda, pod rękę i żeby sobie porozmawiali, prawda, jak, jak towarzysze, prawda, z FDJ-u, z towarzyszami, ze, z, z Komsomolu. No. No, to są scenariusze dla nas groźne. No, oczywiście no, stosunki międzynarodowe mają to do siebie, one są bardzo dynamiczne. że no, się dlatego ja bardzo nie lubię geopolityki. Właśnie geopolityka zajmuje się takimi, takim wróżeniem ze szklanej kuli trochę. My nie wiemy, znaczy jest bardzo dużo zmiennych. Te zmienne się to jest. No, czy ktoś uwzględniał, że nie będzie Pligożyna na przykład w tej, w tej układance? Prawda? że tam sobie wyfrunie z tego samolotu. Czy nie wiadomo, co się będzie działo z Putinem, prawda? Nie wiadomo, co się będzie działo z generalicją czy Szojgu prawda, i Gerasimow nie zostaną pochowani w, czy nie mają już wyznaczonego terminu prawda, zostania pośmiertnymi tak, tam no bohaterami tak. Rosji nie wiemy tego nie wiemy tego również właśnie co się wydarzy w, znaczy, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych jednak moim zdaniem jakby na tych frontach nie zdarzy się nic do czasu wyborów w Stanach albo ten moment będzie najgroźniejszy ta zmiana władzy szczególnie gdyby się okazało że Trump znowu wygra nie wygra czy coś takiego i wtedy będziemy mieli testowanie prawda? co się będzie działo dalej. Prawda? To jest taki moment zawsze jak się cesarze zmieniali w Rzymie to zawsze barbarzyńcy sprawdzali tą, czy te mury jeszcze, jeszcze, jeszcze funkcjonują. No to się, to się tak nie, to nie zmienia. My, czyli wychodzi na to, że po prostu wybory w Stanach Zjednoczonych są absolutnie najważniejszym wydarzeniem dla przyszłości, no może górnolotnie to zabrzmi, ale świata. No, w całą, z całą pewnością dla nas tak, bo to, to Stany Zjednoczone są gwarantem naszej, naszej suwerenności i niepodległości. Chyba, że rzeczywiście zdążymy się tak uzbroić po zęby, jak tam było planowane, i będziemy odstraszać, prawda, tym, co mamy, ale to cały czas jest na Rosję trochę za mało. To zawsze tak. będzie za mało. Tak, to zawsze będzie za mało. No, nie bez wpływu pozostaje to, co się dzieje i na Bliskim Wschodzie i wokół Tajwanu, no bo to rozprasza siły <coughs> naszego jedynego gwaranta bezpieczeństwa. Znaczy no, kwestia akurat Tajwanu to dla nas jest jakby nas, znaczy oczywiście bardzo lubimy Tajwan i tak dalej, ale nas Ziębia nie grzeje, tak krótko mówiąc. Tym bardziej, że akurat stanowisko Stanów, Stanów Zjednoczonych przecież jest niejednoznaczne, bo przecież Stany Zjednoczone uznają, że jest to część Chin, ale, ale taka, uznają. której właśnie, no właśnie. Tak? Więc, to, jest, <laughs> więc to, to nie jest tak, no uczciwie rzecz biorąc, jakby Amerykanie chcieli, to mogliby jutro powiedzieć, dobra uznajemy niepodległość Tajwanu, tak? No, Wtedy oczywiście. przynajmniej byłoby wiadomo, na czym stoimy, a tak to jest to takie to ciągle status quo, takie odwlekanie na zasadzie, może kolejna ekipa się tym zajmie, tak? Na, czyli z jednej strony udajemy wobec własnych wyborców, prawda, że coś tam robimy, prawda, bronimy i tak dalej, a tak naprawdę maniana, tak? No, już kampania wyborcza, o i Trump, się, te, Trump niech się teraz tym tak. zajmuje, tak? I takie przerzucanie sobie tego. Na, a przechując od tego, że przecież no, Tajwan jest niedobrony. No. Znaczy wiadomo, że, że tak czy inaczej. No, dlatego Tajwańczycy tak niespecjalnie tej niepodległości chcą, bo oni się obawiają tego, że no, nawet jeżeli doj dojdzie do jakiegoś starcia, to, to będzie u nich to starcie, tak prawda? Nie pod Waszyngtonem, tak. tylko dokładnie u nich, więc oni też się do tego specjalnie o, nie palą. oni są za jakby utrzymaniem tego status quo. Tak, po prostu. dokładnie, no, po prostu, albo przeciwko wojnie, która wie wiedzą, że te rakiety będą uderzały w nich dokładnie. To ich miasta będą bombardowane, więc to też nie jest to nie jest tak, że oni tam się specjalnie do tej niepodległości tak rwą. To, co jest, się dzieje na Bliskim Wschodzie ma znaczenie bardziej dla Stanów Zjednoczonych niż dla nas, znaczy dla przyszłej pozycji amerykańskiej. To, co się wydarzyło i to, co się dzieje w tej chwili, moim zdaniem może być początkiem w ogóle końca wpływów Stanów Zjednoczonych w tym regionie na długie lata. I proszę zobaczyć, co się, proszę zobaczyć, jak mamy, znaczy dlaczego tak jest? Ponieważ to, że Stany Zjednoczone biorą w taki sposób całkowicie bezkrytyczny, bezrefleksyjny, bez jakiegoś dystansu, stronę Izraela w tym konflikcie. No, ale zawsze brały. Prawda? Tak, no, za, ale kiedyś no, było tak, że jednak Stany Zjednoczone potrafiły chociażby za czasów Obamy zgodzić się na przykład w Radzie Bezpieczeństwa na głosowanie nad nielegalnością osiedli. Tak? Kiedyś Stany Zjednoczone udawały przynajmniej, albo były jednym z elementów rozjemczych w czasie wojen, na przykład, które prowadził Izrael. W tej chwili już są stroną i to taką stroną wyraźnie po stronie izraelskiej. To nie chodzi o, prawda, o, to, o to, co zrobią Palestyńczycy, tylko chodzi o to, co obserwuje cały świat arabski. Znaczy, Stany Zjednoczone próbowały przez, o, przez ostatni rok, czy właściwie dwa lata, odbudowywać, czy próbować odbudowywać sobie pozycje na Bliskim Wschodzie wobec Arabii Saudyjskiej, na przykład. No, wojna na Ukrainie, prawda? Było, sprawdzam, tak? Pa, państwa arabskie pokazały śro... tradycyjny gest odganiający demony, czyli środkowy palec Stanom Zjednoczonym, wtedy kiedy Stany Zjednoczone zażyczyły sobie to obniżcie ceny ropy, wtedy zdławimy Rosję w ciągu kilku miesięcy. I one powiedziały, że absolutnie nie. 20 lat temu, 15 lat temu to by się nie wydarzyło. No nie bez przyczyny, no bo Biden tyl, tak, tyl, tak źle mówił o de facto królu Arabii Saudyjskiej, prawda, czyli księciu koronnym Mohammedzie tak. Bin Salmanie, i to go, brzydkimi słowy go zawsze nazywało tam. Wiadomo jeszcze satrapa urażona ambicja, w związku z tym, on się to co zrobił, no, zwrócił się w stronę Rosji, wiedział, że OPEC, plus, prawda, jest tym żelaznym, żelazną gwarancją i w ogóle się od tego nie odstąpią. Potem nagle, kiedy w całej układance blisko wschodniej, zawsze ta Arabia Saudyjska była A, sojusznikiem wojskowym, B, to była ta pierwsza tarcza jak gdyby dla Amerykanów i Izraela przed wojną z Iranem i nagle się okazuje, że jedna herbatka u Xi Jinpinga i nagle po pierwsze dogaduje się Iran z Arabią Saudyjską, rozwiązując kilkanaście konfliktów regionalnych i zresztą oszczędzając Saudyjczykom wielkie pieniądze, ale co więcej, mamy co chwila na przykład Mohammada bin Salmana czy generalnie organizacje, czy Liga Państw Arabskich czy Organizację Państw Islamskich, która wydaje jakieś tam oświadczenie, a chwilę później dokładnie to samo mówi Xi Jinping. Czyli krótko mówiąc, Xi Jinping mówi, mówi, mówi krajami arabskimi, tak? Natomiast Biden, Blinken mówi Izraelem. Więc to, to powoduje, że Izraelem, który no, nie ukrywa swoich ambicji, przecież ten wielki Izrael malowany na mapkach tych ekstremistów, zawiera spory kawałek jeszcze dalszy Bliskiego Wschodu i oni o tym wiedzą. Zresztą groźby te mówiące o tym, że. Będzie za chwileczkę Bejrut wyglądał jak Gaza czy coś takiego, czy, czy, czy Amman, prawda? No to ci przecież sojusznicy Stanów Zjednoczonych to słyszą, czekają co zrobią Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone mówią, no i za ma prawo się bronić. W związku z tym, czy zbombarduje Amman, czy zbombarduje Bejrut, prawda, czy, czy, czy może Riyad, to jest ich sprawa. Więc znaczy taki... Bejrut to co chwila dostaje tak. jakieś punktowe teraz ciosy, no, ale chodzi o... wykańczają tych, Ale to chodzi o takie, prawda, jak no tak. w Gazie, prawda. Więc krótko mówiąc, zresztą Bejrut przyzwyczajony, bo to nie tak, pierwsza wojna. No tak. Natomiast, no, ale to powoduje, że te kraje arabskie widzą, że Stany Zjednoczone nie są sojusznikiem. Że jak przyjdzie co do czego, to, prawda, to nie wezmą nigdy ich strony, nie będą nawet próbowały być obiektywne. W związku z tym, no co szukają? Szukają Rosjan, właśnie szukają Chińczyków, te wielkie porozumienia gospodarcze z Chinami. I to jest ten moment, kiedy ten Bliski Wschód na, jakby uznaje cały czas Stany Zjednoczone za hegemona światowego, ale poszukuje sobie już nowego pana, czy nowego kooperanta, jakbyśmy to nie, naz, nie nazwali. Szczególnie Chiny, to, to czy ta ofensywa chińska, to, są, to jest 40-50 miliardów dolarów, które przepłynęły w ciągu pół roku na różnego rodzaju inwestycje. Inwestycje Saudi Aramco na przykład w w Chinach, że to, to będzie klasyczne, tam będą rafinerie jakieś tam budują i rozbudowują, czyli krótko mówiąc, długoletnim odbiorcą z Arabii Saudyjskiej ropy tak. naftowej będą Chiny. I to wszystko. Potem, te wszystkie głosowania w OPEC-plusie i te wszystkie kolejne spotkania rosyjsko-saudyjskie rosyjsko, rosyjsko one, może to nie jest tak, że tam Rosja się nagle zainstaluje, prawda, w Riyadzie, ale też przestają być Stany Zjednoczone trochę Saudyjczykom potrzebne, bo Stany Zjed... Saudyjczycy potrzebowali Amerykanów do obrony przed Iranem. A teraz gwarantem tego, że Iran nie napadnie na Arabię Saudyjską są Chiny. No i, i, mamy, i mamy tak jak gdyby, to nie jest jeszcze całkowita zmiana paradygmatu, ale to jest to wykruszanie się kolejnych bardzo istotnych elementów układanki, i utrata przez Zachód, no bo jeżeli Stany Zjednoczone tak. przez Zachód, wpływów na Bliskim Wschodzie. A dlaczego Ameryka przestaje mieć siłę, żeby zrobić porządek z tą Arabią Saudyjską? Do tej pory to Arabia Saudyjska grała, jak, jak było trzeba. No jest kilka tego przyczyn. No pierwsza po podstawowa przyczyna jest taka, że jeszcze samochody nie jeżdżą na wodę. To, że Arabia Saudyjska zachowuje się i tak, te państwa arabskie wobec tego kryzysu naprawdę wyjątkowo powściągliwie, bo przecież oni mają instrument, którego już raz użyli w latach 70., czyli mogą wprowadzić embargo na ropę naftową dla wszystkich krajów, które, nie, które popierają Izrael. I mieliśmy wtedy gigantyczny kryzys naftowy, potem mieliśmy gigantyczny kryzys zadłużenia. Nie wiem, czy panowie pamiętacie, no Polska przecież pożyczyła jakiś grosza, a chwilę później musiała 20 miliardów dolarów oddawać. I Właśnie, właśnie o tym, no ale właśnie, ale w tak. związku dokładnie z tym, państwa Ameryki Łacińskiej, które padały jedno po drugim, to też w związku z tym kryzysem. Bo nagle się okazało, że to był lawinowy wzrost cen ropy naftowej. To państwa, nafto, państwa takie jak Arabia Saudyjska, one oczywiście są bardzo piękne turystycznie. No ale kiedyś to były państwa, które były ciągle na skraju bankructwa. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu to było państwo, którego głównym źródłem dochodu były pielgrzymki do Mekki. Dopiero właśnie po tych kryzysach naftowych, po tym, kiedy powstał kartel OPEC, nagle się to stało prawie że supermocarstwem. I Stany Zjednoczone są w stanie się może w cudzysłowie same wyżywić, jeśli chodzi o ropę naftową, ale reszta świata już nie. Więc dlatego właśnie nie robią. A zresztą Arabia Saudyjska jeszcze ma inną cudowną cechę, jak Amerykanie tam zaczynają grozić, bo przypominają sobie, że, że no, po 11 września bombardowali Afganistan, a żadnego Afgańczyka nie było na pokładzie tych samolotów, natomiast sami Saudyjczycy, no to wtedy Arabia Saudyjska za kolejne 100 miliardów dolarów kupuje jakiś tam sprzęt amerykański, dzięki temu, który. Zresztą Trump powiedział, to ja pamiętam, że Trump właśnie był cudowny, bo on mówił, jak jest. On powiedział, że generalnie, no nie powiedział, że. To bandyci, ale nasi bandyci, ale powiedział mi więcej coś, coś takiego, dobrze, że ja, bo tam chodziło wtedy o Jemen, znaczy o bombardowanie no tak. przez Saudyjczycy, tam bombardowali Jemen, dzieci umierające na cholerę, prawda i tak dalej, i wtedy rzeczywiście był atakowany również we własnym, tym, we własnym zapleczu, i on wtedy otwartym tekstem powiedział: no To który pojedzie do okręgu i powie, że 4000 robotników, którzy mają w tej chwili na 10 lat kontrakty dzięki Saudyjczykom, chodziło o przemysł zbrojeniowy no tak, dokładnie, tak, tak. których to powie, że idą na bruk. Niech jedzie senator, prawda? I, i, i coś takiego powie. No, żaden nie powie, krótko mówiąc. Saudyjczycy to wiedzą, i oni to bardzo mądrze rozgrywają. Ale tak czy inaczej, no, zmienia się tam w, te, w tej chwili bardzo dużo. Czyli Stany Zjednoczone z roli takiego rozjemcy trochę w tych wszystkich konfliktach jeszcze kilkanaście nawet lat temu, stały, stali się stroną i to jeszcze co, co gorsza, stroną, która jakby jest całkowicie impregnowana na, nawet na głosy bo zrozumiałe, no, na głosy wrogów powinni być impregnowani. Tak. No ale Jordania, jeden z najbliższych sojuszników, no, mająca specjalny status prawda, tego wielkiego sojusznika nienatowskiego. I, I to jest tak, że się król nie ma już czasu nawet z Blinkenem spotykać. Zresztą otwartym tekstem mówią, że jak będzie przyjeżdżał z tym, co przyjeżdża, to może nie przyjeżdżać. Arabia Saudyjska zresztą dokładnie tak samo. Potem mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie też, które mają coraz trudniejszą sytuację. One akurat mają sytuację społeczną, nie, nie tak trudną, jak Saudyjczycy, ale ale to jest ta sytuacja z każdym dniem się staje trudniejsza. dla Amerykanów też no wewnętrznie, dla nich okay. się staje trudniejsza. A jak ale bardzo? Tylko, że cały czas to nie są konflikty, mm -hmm. ja to zaznaczam, to są cały czas konflikty, którymi możemy oberwać. No, chociażby nie wiem, jakieś zablokowanie ciśniny Ormuz, prawda? to wiadomo, że jest to zakłócenia na, do, na rynkach dostaw ropy jakaś wojna właśnie z Iranem, prawda, gdzieś, gdzie, gdzie mielibyśmy właśnie zablokowanie chociażby ciśni Normus, to wiadomo, że to paliwo będzie wtedy chodziło tam po 50 złotych za litr, czy ileś tam, no nie wiem, jakieś symulacje kiedyś robione, ale to jest, nie ma czy, czym tego jak gdyby skompensować, panika zresztą na rynkach, no ale cały czas to nie jest coś takiego, co zagrozi naszemu bytowi, naszemu terytorium, bytowi narodu, prawda, czy, czy integralności terytorialnej. Mi się wydaje, że taką Arabię Saudyjską dość łatwo zdestabilizować, jeśli trzeba. Tylko rozumiem, że to są gigantyczne konsekwencje takiego działania. To znaczy, wysadzić tego bin Salmana z siodła, to jest. I mamy, i mamy to jest tak. No i mamy w zamian, w zamian za to, mamy taki Hamas. Bo tam wtedy hmm. do, do, do władzy dochodzi bractwo muzułmańskie. Nie, nie bractwo tak. muzułmańskie, bardziej państwo islamskie. Bo tam mamy Wahhabitów. Wahhabici tak. to państwo islamskie. Państwo islamskie wahabici, prawie jeden do jeden. I co więcej, tych wahabitów tam są miliony. Przecież już mieliśmy powstania, mieliśmy okupację meczetu w Mekce, mieliśmy akcję francuskich, pakistańskich komandosów, którzy wyganiali tych wahabitów, prawda, którzy zajęli meczet w Mekce. W związku z tym to nie jest tak, że to jest państwo stabilne. To jest państwo, no to jest państwo zbieranina plemion i Saudowie przegrywali większą część, Czasu, jeżeli popatrzymy się na współczesną historię Arabii Saudyjskiej. Co więcej, później musieli jeszcze wybić wahabitów, którzy ich wynieśli do władzy, więc to jest tak, że do dzisiaj król Arabii Saudyjskiej jest bardziej takim hakimem, jest sędzią. Między tymi plemionami no nie ma a narodu saudyjskiego. Oczywiście Jest ród Saudów, który podbił ten półwysep, trzyma go jakoś przy no, pomocy Zachodu. No. no, przy pomocy, wie Pan, no, tak naprawdę to jest także e, nie tyle Zachód, co Pakistan. Nie wiem, czy Pan wie, jest, jest umowa wojskowa z Pakistanem. Generał Badżła, który był szefem armii pakistańskiej, on jest w tej chwili takim szefem. E, ja pamiętam jak już oni to nazwali, ale takiego jakby NATO tego w cudzysłowie, mhm. e, tego arabskiego, ale jego jedynym zadaniem jest to, że w sytuacji, w której dojdzie do ataku na dynastię Saudów, to armia pakistańska ma lądować właśnie w Arabii Saudyjskiej. Ciekawostka. Jako zresztą jedyna bitna i jedyna taka, która tam potrafi nieźle walczyć. Oni sobie z tego zdają sprawę. Jak Mohamed bin Salman obejmował władzę, to przecież on takie była taka masowe czystki, masowe aresztowania. I wszyscy się skoncentrowali na tym, że wszystkich potencjalnych pretendentów do tronu oraz wszystkich tych, którzy mieli pieniądze, on zamknął, potem oskarżył o zdradę stanu, a potem jak oddali te kilkadziesiąt miliardów dolarów, to już nie mieli tych zarzutów, ale w tym samym czasie zamknął wszystkich e, ludzi z lewicy, czyli obrońców praw człowieka, te 10 chyba czy 11 kobiet tam z tego Human Rights Watchu i innych organizacji, też pod zarzutami szpiegostwa, ale to co najważniejsze, on aresztował prawie wszystkich, charyzmatycznych ulemów, czyli tych uczonych muzułmańskich, którzy tam mieli na Twitterze po 3-7 milionów obserwujących, czyli takich, którzy są cieszyli się wielkim autorytetem, bo on wiedział o tym, że to są ludzie, ich jedno słowo, te parę milionów ludzi, jak wyprowadzi na ulicę, to nie wiadomo, w którą stronę ta armia będzie strzelać. Znaczy, wysoce prawdopodobne, że pojedzie razem z tymi ludźmi na pałac w Riyadzie, niż będzie strzelać tak. do tych ludzi. Stąd właśnie te gwarancje międzynarodowe. Właśnie stąd te gwarancje pakistańskie, bo ze Stanami Zjednoczonymi i z Zachodem to tylko to dotyczyło głównie obrony przed, przed Iranem. No ale przed Iranem w tej chwili nie ma już tego problemu. Więc ten, ten, ta, ta, ten domek z kart się rozsypał, tak? On jest zbudowany teraz na nowo, ale cały czas nie ma w tym Stanów Zjednoczonych. Amerykanie próbują cały czas coś robić, ale im dłużej będą brnęli w wojnę, gdzie już ta wściekłość tych krajów arabskich jest bardzo głęboka. Bo, proszę zobaczyć, nawet jeżeli ten władca, nawet jeżeli on powiedzie tam z Żydami, Indianami, obojętnie, prawda? Jemu chce robić biznes, prawda? I się dobrze czuć, i kupić sobie tam 50 jacht, prawda? I mieć tam 400 mniej oficjalną żonę. Natomiast on, musi, on jeszcze musi pamiętać o tym, że ulica to obserwuje. A ulica jest w 90% niechętna Izraelowi, i w 150% nie, niechętna, bo niektórzy dwa razy niechętna Stanom Zjednoczonym. I każde jego działanie, gdzie on nie wyjdzie codziennie i nie potępi Stanów Zjednoczonych albo nie wezwie do dżihadu czy coś takiego, prawda, nie, nie wyda jakiegoś ostrego oświadczenia, to on cały czas nasłuchuje, prawda, z tej ulicy, kiedy ta ulica przyjdzie, i go po prostu zmiecie. A Bractwo Muzułmańskie która jest organizacją rewolucyjną, która jest organizacją, która już a priori stawia sobie na, na sztandarach prawda, chęć obalenia tych władców i wprowadzenia szariatu, ale demokratycznego, w tym sensie, że to uczeni muzułmańscy mają decydować, jak się, prawda, jak się powinno rządzić państwem, tak jak, jak, jak w Iranie, prawda? Tak. A nie satrapa, który gdzieś tam kogoś zabił, jego dziadek kogoś zjadł, a w związku z tym został tym, tym satrapą. To, to jest taka sytuacja, więc oni są coraz bardziej wściekli na Stany Zjednoczone, że one stawiają ich w takiej sytuacji. I stąd nawet właśnie ci łagodni tam władcy czy z Emiratów czy z Bahrajnu co jakiś czas wydają takie, czy nawet z Omanu, wydają takie dosyć ostre oświadczenia, bo oni wiedzą o tym, że za chwilę tam będzie kolejna arabska wiosna. Jeżeli nic nie zrobią. Dlatego na przykład oni w ogóle nie przystąpili do tej koalicji Antyhuti. Oni wiedzą, że teraz jedna bomba zrzucona przez Saudyjczyków na, na, na Huti. Bo wcześniej, jak mieliśmy Huti, prawda, którzy walczyli z legalnym rządem, kolejna wojna domowa i tak dalej, to tak. była zupełnie inna sytuacja. W tej chwili tak. e, zbombardowanie Huti, którzy walczą z Izraelem, czyli użycie armii muzułmańskiej po stronie Izraela, Huti to Huti, to, to, to ci Huti dojdą do Riyadu w ten sposób. Tak, ale to trzeba powiedzieć, bo wielu ludziom ci Huti z Jemenu. Yy, z, my Hutu. My... Z, <laughs> z Hutu! Tak? Oczy, oczy, oczywiście trzeba powiedzieć, że. To, to, to są jakby taka rebelia Dobrze. szyicka w, to, w Jemenie, prawda? To, to, to nie, Od nazwiska w ogóle a, to, lidera. To, to tak naprawdę nie są szyici. Szyici ich nie uznają za hmm. szyitów. Okay. No, oni są za, zaidytami. Ale no, żeby tak hmm. prosto powiedzieć, jak... No, w, no właśnie, żeby w, no właśnie wykład, Tak jest. No, tak. to są, po pierwsze, huti to są górale. To są górale z Sady. Sada na północy to jest takie miejsce, które jest takim, no nie wiem, to są takie zakapiory, można powiedzieć, tak, górale z bardzo biednego miejsca, a z drugiej strony z miejsca, z którego tak naprawdę rządzono Jemenem przez 600 lat, tak. Co więcej, to, bo stąd pochodzili właśnie imamowie zajdytcy, którzy, których się wywodziło tak naprawdę z domu Mahometa i których uznawano za, jakby uznawano ciągłość objawienia. Trochę mhm. jak papież i cesarz w jednym, tak? I, 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 to jest, I to jest tak, że cała reszta Jemenu, bo cała reszta Jemenu już jest sunnicka, ale ci imamowie zajdycy, tak naprawdę rządzili tym Jemenem przez i również tymi ludźmi z tych równin, którzy byli dużo lepiej sytuowani, ale trochę mniej bitni, przez bardzo długi okres czasu. I to jest tak, że pokonanie tych Huti to jest tak mniej więcej jak próba pokonania Pasztunów w, w Afganistanie. No, widzieliśmy, jak się skończyło, tak? Skończyło się tak naprawdę masową ucieczką, to jest nie do pokonania. To znaczy, to trzeba byłoby. Co więcej, prezydent Saleh, za którego czasu w ogóle Houthi powstali, bo Houthi to jest wynalazek dosyć niedawny. No on sobie właśnie wykombinował, że tam była tam był taka organizacja lokalna, muzułmańska rzeczywiście, która tam nie jest muzułmańska z drugiej strony, lokalna, którą on sobie zaczął tłumić ich wystąpienia, no to będę w ogóle w innych kwestiach, takich kwestiach ekonomicznych, bo ta Sada była zawsze takim zapyziałym miejscem, tam gdzie po prostu nic z tych dóbr wytwarzanych w Jemenie nie trafiało, a oni z drugiej strony te ambicje, prawda, jeszcze te pokrólewskie cały czas mieli, no bo zostali odsunięci od władzy, więc krótko mówiąc, te demonstracje zaczęły być tłumione przez wojsko, potem zaczęły być się aresztowania, potem strzelanie do ludzi i nagle ci huti wyrośli tak naprawdę z ruchu młodzieżowego, studenckiego, można powiedzieć, tak jak trochę Taliban, prawda? Mm -hmm. Zaczęli być prześladowani przez tę armię, armia zaczęła wysyłać coraz więcej oddziałów, a oni się zaczęli uczyć coraz więcej partyzantki. Tam było sześć wojen domowych, to jest tak zwane sześć wojen osadę, więc oni się ostrzelali, to jest całe pokolenie właśnie w tym Szef tej organizacji, właśnie, Huti, senior, który zostaje zabity prawda, przez, przez właśnie wojska Salecha prezydenta temu, prawda? No, dawno Jakoś temu. Tam. Co więcej, co więcej, ci Huti, ale, ale Salech cały czas właśnie tam, a to oskarżył ich o, o związki z Iranem, prawda, a to o coś innego. No bo to było, a to, że są terrorystami, a to po prostu byli ludzie tak, tak jak pasztuni, których jak się tam dźgnęło tym kijem, to oni dopiero zaczęli ten kij przegryzać. I rzeczywiście wygrali te wojny z Salechem. I tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy oni, jak gdyby, wyszli z tej sady, no, oni wyszli z tej sady wtedy, kiedy zaczęła się tak naprawdę arabska wiosna. Kiedy zaczęła się arabska wiosna, to zaczął się chaos w kraju. Co więcej, Salech miał jeszcze problem na południu i wojnę domową na południu, I z północy po prostu weszli owi Huti. Ale tych Huti jest naprawdę, po pierwsze, oni są no, są zajdytami. w związku z tym są przez, przez ekstremistów sunnickich uznawani za heretyków. Zaspołem, powiem, czym się ten zajdym różni od szyizmu, bo tam są bardzo głębokie te różnice. Aha. W związku z tym, te wszystkie tam, wszystkie partie salafickie, takie właśnie okolic, z okolic Al-Kaidy czy państwa islamskiego, to one wiadomo, że najpierw mordują szyitów, prawda, odstępców, a potem dopiero tam krzyżowców, żydów i tak dalej, prawda? To jest dla nich pierwszym wrogiem, są ci odstępcy, właśnie niejako. W związku z tym to już naturalny, jest naturalny wróg. Co więcej, oni się potem sprzymierzą z prezydentem Salechem, tym, który ich tak prześladował. Ponieważ w czasie arabskiej wiosny, Saudyjczycy doprowadzą do wyrzucenia Salecha, i ten Salech zrzeknie się władzy na rzecz swojego zastępcy, który później będzie prezydentem Hadiego. Natomiast z tym Salechem, a właściwie tak naprawdę to pokłóci się ze swoim szefem armii, bo chciał swojego syna zrobić szefem armii, a szef armii stwierdził, że dobrze mu tu. No i właśnie szef armii razem z Hadim nie pomogli w czasie arabskiej wiosny. Potem król Arabii Saudyjskiej zadzwonił, powiedział, że już czas. Zresztą ten salek był bardzo aktywny, on jeździł po całym świecie, szukał właśnie pomocy, no ale się nie udało. I w konsekwencji było tak, że Hadi razem z szefem armii przejęli władzę, odsunęli Salecha, który był dyktatorem przez. 20 kilka lat, 30. Coś takiego. I już nie pamiętam, niestety, memor. Maria Fragilis. No, krótko mówiąc, krótko mówiąc, był władcą takim absolutnym, który zresztą, to doprowadził do zjednoczenia Jemenu, wygrał wojnę domową z Jemenem Południowym i tak dalej. Miał ze sobą armię. No, ale w momencie, kiedy zostało odsunięte od władzy, to się sprzymierzył z Houthi. I razem z Houthi, no to jest permanentna wojna domowa, to jest 30 lat wojny domowej, non-stop. I to są Huti których drugie pokolenie dorastało w czasie wojny. Co więcej, mówienie o tym, że to Huti w tej chwili walczą w Jemenie, jest też nieuprawnione. Bo partia Saleha, dawna, oraz ta część armii, która była lojalna wobec Saleha, to jest w tej chwili to, to co walczy razem z Huti. Dlatego, jak tam wychodzi, prawda, tam ten rzecznik prasowy, i on mówi, że tam piszą, pisze prasa, że to jest rzecznik Huti. Nie, to jest rzecznik armii, bo część armii, znaczna część armii pozostała z Huti. I co więcej, Huti w tej chwili zajmują razem z tą partią GPC, czyli tą dawną Saleha, bo przecież to nie jest tak, że to Huti sami rządzą. Co więcej, tego GPC jest więcej niż tych kuci. Oni rządzą tak zwanym północnym Jemenem. Ja wiem, że to jest skomplikowane, skomplikowane bardzo, ale, ale bardzo ciekawe. Spróbujmy tylko. Ja tylko tak. Ale tak, w tej co chwili... się teraz dzieje. No bo teraz no są, tak, są, hutii, yy, są, przekazają... trzy, są trzy tak. rządy w Jemenie. Jeden rząd to jest ten uznawany międzynarodowo, którego nie ma w Jemenie, mm -hmm. bo on już nie ma praktycznie żadnej armii i nie ma żadnych wpływów politycznych. Mamy coś, co się nazywa STC, to są nazywać to Rady Południa. To, jest, to są separatyści z Południa, którzy sobie bardzo dobrze radzą. Co więcej, oni zajmują w tej chwili nie tylko Południe, ale i centrum Jemenu, tam, gdzie e, taką centralno, wschodnią część gdzie jest ropa naftowa. Więc wiadomo, że tutaj są w stanie się utrzymać. Pamiętajmy, że południowy Jemen to są dawne kolonie brytyjskie. Nie ma nic wspólnego z północnym. To jest inna kultura, inny świat, inni ludzie, inna gospodarka, inna kultura polityczna. i jedni, drudzy nie tak uważają jest. się za Jemeńczyków. I, tak tak, tak. I mamy właśnie i mamy ten Jemen Północny, no ale tam ten Jemen Północny dawny, no to jest 75% do 80% ludności. Cała reszta to są pustynie, właśnie. No tam no, pustynia, krzaki, wilkołaki, no tam po prostu nic nie ma. I, 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 jeszcze, i, mamy, i mamy w tym momencie jeszcze tam do, na dodatek na tym wschodzie, właśnie tym najbardziej pustynnym, mamy właśnie plemiona, które się w tej chwili trochę uwłaszczyły na tym chaosie, no bo jak nie ma rządu centralnego, to nie ma. Co więcej, mamy Al-Kaidę i państwo islamskie to Al-Kaidę, Półwyspu Arabskiego solidną, to znaczy taką, to jest potężna organizacja. Przez zamachy w Paryżu na Charlie Hebdo, prawda, krzyczeli al kaida z Jemenu, no właśnie dlatego. W związku z tym tam jest, tam większość, no, tam Bin Laden, prawda, mieszkał, tam Awlaki został zabity, więc tam Amerykanie co jakiś czas drona wysyłają i tam kol kolejnego lidera Al-Qaida zabijają, ale to jest też potężna organizacja. Więc krótko mówiąc, zasoby całego dawnego państwa Jemen Północny zasoby gospodarcze, zasoby wojskowe, zakłady zbrojeniowe, to była potężna armia, zbrojona przez Zachód, zbrojona przez Rosjan jeszcze wcześniej, prawda? Zbrojona przez wszystkich. To w tej chwili mają Huti. Co więcej, Huti, wtedy kiedy Mohammed bin Salman, czyli książę koronny Arabii Saudyjskiej, doszedł, został namówiony przez wiadomo zresztą kogo, bo to prawdopodobnie przez właśnie Kucznera, że, żeby został takim szefem takiego NATO, Islamskiego, że bycie przywódcą wojny, prawda najlepiej umocni jego pozycję. Jego pozycja super słaba. Trzeba pamiętać, że jeszcze chwilę wcześniej on był nikim. To ojciec go cały tak. czas próbuje próbował promować, ale to było też po trupach. Znaczy to jest taka, jak gra o Tron. To gra o Tron to jest komiks dla dzieci w porównaniu z tym, co tam się dzieje w Arabii mm. Saudyjskiej. Więc to trzeba też się przez ten pryzmat patrzeć, jak to tam ewoluowało wewnątrz. No ale Muhammad Misalman stwierdził, że no to on się włączy. Najpierw próbował sprowokować Iran. Zamordował, to znaczy wydał rozkaz ścięcia głowy takiemu bardzo znanemu, e, takiemu przywódcy ludowemu, no go do Hawla to raczej trudno porównywać, ale takiemu rzeczywiście charyzmatycznemu przywódcy szyitów e, i w ogóle rewolucjoniście, takiemu zawodowemu Nimrowi, ale Nimrowi, który tam w kilku powstaniach i w arabskiej wiośnie szczególnie wypłynął, on go uwięził, a potem właśnie kazał mu ściąć głowę, bo był przekonany, że sprowokuje powstanie szyickie u siebie i interwencję irańską, wtedy zaatakuje Iran, no i stworzy koalicję. Iran się nie dał sprowokować, w związku z tym zaatakował Jemen i przez 9 lat i 4 miesiące permanentnie ten Jemen był bombardowany. Był bombardowany wszystkim tym, co Amerykanie wynaleźli, czy to był sprzęt no, z górnej półki, bo tam tak. Arabowie nie kupują prawda? bez tych felg, prawda, abramsów i tak dalej. Więc tam wszystko rzeczywiście było. E, bombardowania Sany były codziennie. Tragedia humanitarna była straszliwa. Największa na świecie e, na świecie, na przykład epidemia cholery, bo Saudyjczycy, ponieważ zostali pokonani na polu bitwy przez noty tych hutii, których zawsze przedstawiano, że to są panowie w łapciach, prawda, w klapkach i z tym, ten, Kałasznikow to nie wiadomo, czy bardziej tężca można dostać od tego, od tej kuli zardzewiałej, czy czy, czy, ona, czy ona ma jakieś inne właściwości. I z tymi te 34, które panowie być może widzieliście na zdjęciach, tak. gdzie tam sobie jeździły. Z drugiej strony mieliśmy Abramsy, mieliśmy Bradley'e, prawda, i to wszystko pięknie płonęło w tych górach. To się po prostu nie nadawało na tamten teren. No, ale Saudyjczycy codziennie bombardowali. Ta sana była praktycznie codziennie bombardowana, może nie tak jak e, intensywnie jak okay. Izraelczycy gazy, ale e, zdjęcia by, były podobne. No, ale przez 9 lat. I, więc. i co więcej, no, tak. i Huti zaczęli wygrywać. Zaczęli się wyprawiać na stronę saudyjską, zaczęli zabijać tam żołnierzy saudyjskich po stronie saudyjskiej, zaczęli atakować się swoimi dronami i rakietami. Faktem jest, że pewnie części albo technologie były przemycane z Iranu, no ale Riyad na przykład, lotnisko w Riyadzie, instalacje naftowe, to zaczęło kosztować Arabię Saudyjską kupę pieniędzy, i jeszcze by ta wojna potrwała z pół roku do roku, oni by wreszcie zajęli to Marib, prawda, czyli ostatnią prowincję, taką ludną, która jest w rękach saudyjsko-emiracko-lojalistycznych, chociaż to głównie saudyjsko-iracko, tam ci lojaliści to jakieś niedobitki, i zaczęli rzeczywiście no, zaczęli zagrażać południowi Arabii Saudyjskiej. Nie jest powiedziane, kto by tę wojnę wygrał. W tej Arabii Saudyjskiej, to powiedzmy sobie, że Arabia Saudyjska też niespecjalnie jest jednolita i tam cały naród może nie stanąć po stronie Huti, znaczy po stronie rządu, a wręcz tak. przeciwnie. W związku z tym i na tym się ta wojna skończyła, więc teraz. Teza, że trzema bombardowaniami. No więc właśnie do tak, tego to chcemy jest... dążyć, że, że Amerykanie na spółkę z Brytyjczykami bombardują chut i żeby ci nie atakowali tego no, szlaku żeglugowego przez Morze Czerwone, no to przecież to, to nic nie da skoro 9 lat. Ale co, się więcej, dało. co więcej, Amerykanie do czasu jeszcze w czasach Trumpa, bo tak. przecież to Biden dopiero wycofał to, to poparcie. I właśnie wtedy dopiero jak Biden wycofał poparcie dla Arabii Saudyjskiej sprzedaż broni, to Saudyjczycy byli bardziej skłonni do rozmów. Pokojowych w sprawie Jemenu, no bo już nie było czym bombardować, tak. no, ale wcześniej przecież to Amerykanie pokazywali cele, Przecież to Stany Zjednoczone były w tej koalicji. Normalnie wszystkie dane wywiadowcze, drony były amerykańskie, i, i no, teraz trudno powiedzieć, że przez 9 lat to myśmy tak udawali, prawda, dookoła tego ważnego celu bombardowaliśmy, zostawiliśmy go sobie na później, tak. Więc to takie trochę jest naiwne. Na pewno coś niszczą, tak, na pewno coś bombardują, ale ja przypuszczam, że trzeba byłoby się nastawić na jakieś 2 lata kolejne. Nie po 30 bomb, tylko intensywnych bombardowań, wejścia jakichś wojsk lądowych, być może tych południowych. One sobie radzą z Houthi całkiem nieźle, czy poradziły sobie z Houthi całkiem nieźle przy kilku okazjach, i mieć nadzieję na to, że osłabi się trochę zdolności Houthi do wystrzeliwania i do montowania tych rzeczy. No ale tak jak mówię, ja pamiętam no, jak, kto... były, jak były codziennie te bombardowania i oni potrafili te okręty na przykład saudyjskie, czy tam amerykańskie wydzierżawione przez Saudów, tymi jakimiś pierwszymi rakietami przeciwokrętowymi, że one były uszkadzane. Mhm. To nie jest pierwszy raz, kiedy oni strzelają tym. Co więcej, te wyrzutnie, które gdzieś tam bombardują, no dobra, no zbombardowali 15, a 3 rakiety poleciały, więc Pewnie zmniejszą zdolność Houthi do takiego swobodnego sobie strzelania skąd chcą, pewnie będą ich zmuszali do większego wysiłku i może ograniczą, ale to, żeby pokonali w ten sposób, to jest nie, nie, tak samo jakbyśmy powiedzieli, dobrze, to jest teraz. Pamiętacie, panowie, była taka słynna propagandowa ustawka jeszcze w czasach Trumpa, gdzie cała prasa zachodnia pisała o tej wielkiej bombie, takiej mhm. konwencjonalnej, największej, że jak oni zrzucą to na to Torabora, to, to po prostu już zlikwidują talibów. No. No właśnie. No, tak. Brzmiało dobrze. Aha, no, tak. Ale chodziło to w całej prasie tam opisy tego, jaka to bomba jest, jaka ona jest tam, że Rosjanie też taką mają, ale ci mają większą. No. Ja tak, bym to, wrócił to, jeszcze do wątku, to... bo nam uciekły te różnice religijne, bo wydaje mi się, że to, to jest ciekawe i jakoś pokaże perspektywę z Oj, dwóch to jest, stron. To tak bardzo, dlaczego znaczy, chodzi o różnice religijne pomiędzy kimakim kim, szyjtami a zajdytami. Tak, dokładnie. To tak krótko mówiąc, to jest tak, że e, szyjci mają swoich dwunastu imamów. Zajdyci nie uznają 12 imamów. A, czyli... To jest tak. Co więcej, co więcej szyici na przykład nie uznają pierwszych kalifów, a w każdym razie nie uznają na przykład ich, ich jakby rozstrzygnięć z ich czasów, bo uważają ich za nieprawowiernych. Tak? Mhm. Natomiast Zajdyci uznają. Na przykład uznają hadisy z czasów Abu Bakra, który... A przecież to spór pomiędzy tym, czy to ma być właśnie Ali, czyli, czyli zięcie mhm. Mahometa, czy czy Abu Bakr, prawda, to podzieliło na sunnitów, sunna to byli ci, którzy byli zwolennikami tradycji, ahulsunna wal jama, i druga to była shia, czyli zwolennicy, to byli zwolennicy alego, czyli krótko mówiąc tacy, którzy twierdzili, że Ali był dowódcą wojskowym Mahometa, że prowadził większość jego kampanii, był ożeniony z jego córką, co więcej, będzie miał wnuka Husajna, tak. prawda, I to, i to oni mają tak jakby, czyli, czyli, czyli to, czyli to objawienie, jak gdyby, ma pozostać w rodzinie. A tam ci powiedzieli nie. Objawienie ma zostać u najstarszego wodza plemiennego, bo jesteśmy w Arabii, prawda, a tradycja plemienna jest najważniejsza. No i krótko mówiąc, tak się podzielono. Ale zaidyci właśnie nie uznają tego, nie uznają dwunastu imamów i uwaga, nie uznają również tego słynnego imama, takiego dwunastego, który jest, którego państwo znacie pod nazwą Mahdi, czyli tego, który ma być Mesjaszem, który ma zstąpić wtedy, kiedy przyjdzie czas, prawda jakiś. Do, do którego się szyici modlą, prawda? No że dobrze. jest to. Więc to jest, to już to jest nie, zasadnicza różnica. No, to są różnica. potężne różnice. To są tak, duże tak, różnice. Tak, tak. Tak. Czyli a. oni nie są uznawani przez, przez sunnitów za sunnitów, a przez szyjtów no, tak. za szyjtów. No, są zajdytami. No, no, tak. Podzielamy okay. tego światu teraz, na, świata na szyjtów tak, bo, i sunnitów. To, bo to, to, tak to tak nie wygląda, jest tak proste. Ci i ci tak ciężko ich pokonać, ale no przecież m, gdyby oni nie mieli jak, wsparcia. No to, to to czym walczyć, prawda? A oni, jak ja patrzę na ich te oddziały, no to oni wyglądają bardzo dobrze. Co wszystko jest ten, te pieniądze, co płyną z Iranu? No ale to nie muszą być jeszcze pieniądze z Iranu. Pamiętajmy, to jest całkiem spore państwo, które miało własną armię, właśnie własny przemysł zbrojeniowy, i to Houthi przejęli, tak? To jest cały ten Jemen Północny. W związku z tym, oczywiście, na pewno to nie jest tak, że tam są instytuty badawcze, które, które są w stanie technologie kosmiczne tak. tworzyć, ale na pewno są to te instytuty badawcze, które są w stanie, które były w stanie przed tą wojną konstruować sobie samodzielnie rakiety. Czy oni te rakiety mieli wcześniej, zanim ta wojna, że ja pamiętam pierwsze bombardowanie właśnie Sany, to było takie wielkie, że tam właśnie bazę rakietową i zakłady produkcji rakiet. To było wtedy, kiedy Saudyjczycy w pierwszych dniach zaatakowali Sanę. Teraz to jest tylko kwestia tego, że dostarczają im prawdopodobnie Irańczycy jakieś elementy, być może elektroniki, a nawet samą technologię, a cała reszta, jeżeli już się ma zdolnych inżynierów i się ma przemysł własny zbrojeniowy, to można robić. To, że my nie mamy, to jest inna sprawa, tak, ale, ale oni mają. Mhm. Więc to jest, to jest jedna sprawa. Czyli to nie jest tak, że to konieczne są pieniądze zagranicy, jeżeli mamy do czynienia z gospodarką całego jednak dużego państwa. E, to jest pierwsza rzecz. Na druga rzecz, oczywiście, to wsparcie irańskie też nie jest bez znaczenia. No to, to, to się umówmy. To pieniądze nie, mają mniejszą rolę, większą rolę, właśnie, moim zdaniem, te technologie, które są no, trudne do opracowywania sobie w warunkach e, wojennych. Czyli jak zapomnimy o Huti-partyzantach, o sobie pomyślimy, że to Huti to są ci partyzanci, którzy zajęli cały kraj? No tak samo jakbyśmy dzisiaj powiedzieli o talibanie. No. Czy taliban to są ci panowie właśnie w klapkach, ci pasztuni, którzy dziś tam sobie biegali w kolorowych tych takich śmiesznych strojach z tymi, z tymi ka kałachami na sznurku? Czy to są talibowie, którzy przejęli amerykańskie, e, amerykańską broń i mają tą broń taką, że pakistańczycy przegrywają bitwę za bitwą ze względu na to, że są po prostu z drugiej strony ludzie lepiej uzbrojeni przez te przejęcie tych arsenałów. Jak panowie wiecie, Według amerykańskich oficjalnych komunikatów w ogóle nie, nie zostawiono żadnej broni w Afganistanie. Tak, tak, po prostu, tak. Tak. Nie, no, ale to jest miejsce, to może to nie jest nieuprawniona analogia, no ale to jest tak, że to jest tak, że Korea, no, to tak samo można powiedzieć, a skąd Korea północna, prawda, sobie produkuje broń? No lepszą, gorszą. Rzekomo Rosjanie narzekają na te pociski, że te pociski koreańskie lecą gdzie chcą, albo dolatują na połowę od. Odległości. No Gorzej, ale, że w ogóle nie. Ale nie startują z tych lub no, często i wybuchają. No tak. właśnie, no ale, 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 ale... ale produkować, produkują, więc trudno no. powiedzieć, że to Chińczycy im tam płacą. No, po prostu jest to państwo, które się przestawiło na produkcję wojenną. No, ludzie jedzą sztaf, prawda, bez mirabelek, natomiast, <laughs> natomiast są w stanie produkować takie czy inne rzeczy wojenne, jak już mają opracowaną technologię. Tym bardziej, no. że technologię no, drona w tam ja pamiętam, że przy, na początku tego konfliktu nie, jakiś amerykański instytut, y, taki wojenny, tam pisał o tym, że to 7000 euro czy coś takiego kosztuje jeden z tych dronów takich dalekiego zasięgu morskich, których używają do ataku na statku chłodzi. No to. Skonstruowanie tego nie jest skomplikowane. To jest tylko kwestia chęci państwa. Na państwo, jak walczą, od, jak oni walczą od 30 lat, to nie trzeba ich motywować do tego, żeby się zbroić czy produkować sobie własną broń. Czyli co, z tą żeglugą tam przez Morze Czerwone kanał Słowski będzie problem długi, długo. Znaczy będzie na pewno tak długo problem, aż A Amerykanie nie, nie zbombardują czegoś istotnego w Jemenie, bo przecież mogą też trafić coś jednak istotnego, na przykład nie, wiem, nie pozabijają tych liderów ruchu Huci, czy, czy rzeczywiście nie trafią czegoś, no ale przy rozproszonej produkcji ja nie sądzę, żeby, żeby to był jeden zakład, który jak się trafi, to to, to, to zakończy nam jak gdyby wojnę, no, a druga sprawa, jeżeli zakończy się wojna w Gazie. Niestety Izrael zapowiada, że to będzie jeszcze cały rok. Więc przez cały rok będziemy mieli utrudnienia, krótko mówiąc, na Morzu Czerwonym. Chyba, bo to też trzeba pamiętać, że chyba, że dojdzie do jakiegoś porozumienia z Huki, na przykład saudyjsko-jemeńskiego. Sa, saudyjsko na przykład Arabia Saudyjska przestanie uznawać, załóżmy, mhm. rząd ten, który jest na uchodźstwie u nich tak naprawdę i, i, i uzna na przykład rząd ten Jemenu Północnego jako jedynego suwerena No dopóki mogą powiedzieć Gaza, jaka Gaza, tak? Nie ma na mapie, tak? Nie ma takiej prowincji, no to znaczy, trzeba pamiętać też, że... Teraz to są, Gaza jest bardzo ważna, znaczy, za chwilę... To, to jest też trzeba, jeżeli się popatrzy na to, jak ci Hhuti. To, to są w ogóle są tak z salę, są, to są niezwykle intryganci. Tak? Znaczy, to, jest, to jest tak, że ta polityka jemeńska zdaje się być lepsza niż House of Cards. Hmm. I, I oni przecież oni specjalnie prowokują cały czas do jakiejś interwencji. Oni czekają tylko po prostu, żeby Saudyjczycy nas zaatakowali. A jeszcze lepiej, niech nas teraz spróbują zaatakować ci lojaliści. No to przecież nie nas atakują, to oni po stronie Izraela Walczą, że to w, tych oficerów właśnie, z żołnierze zabiją tego samego dnia. Dla nich każda, jak już powiedziałem w podcaście, że leci rakieta tak naprawdę jedna w kierunku Ejlatu, -E doleci, nie doleci, ale tak naprawdę ta głowica propagandowa idzie w kierunku Arabii Saudyjskiej. Drodzy Saudyjczycy, to wy, prawda, tutaj kustosz dwóch świętych meczetów pozwalacie na desakrację trzeciego meczetu, prawda, w Jerozolimie, bo stajecie po stronie Izraela. Dlatego Saudyjczycy nic nie robią. Jakim tam nad głowami lecą te rakiety, no to zestrzeliwują, bo nie wiadomo, gdzie to spadnie. No tak. Natomiast nic nie zrobią absolutnie, bo wiedzą o tym, że to jest po prostu w ten sp... każde działanie z drugiej strony werbuje dla Huti. Jaki jest ich cel? No ich celem jest rządzenie na pewno w Jemenie, czyli wy, wyrugowanie tej całej koalicji. No to ta koalicja się skompromituje każdym atakiem w tej chwili, bo przecież to jest atak nie na obrońców Jerozolimy, a nie na, a nie na, nie na zwykłych Huti, krótko mówiąc. No tak to się niestety, tak to nam niestety działa. Ja dlatego też to pokazuję, bo tutaj nie ma prostej recepty. Gdyby ta recepta była jakaś prosta, to by ktoś się po prostu wynalazł. Tak. Te, te recepty są bardzo skomplikowane. Porównanie Jemenu do, do Afganistanu jest naprawdę uprawnione. Zresztą tak dokładnie pisali analitycy, jak Saudyjczycy tam weszli, że to jest to jest tak, jak wygrać w Afganistanie. To, można parę razy tam pa, 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 paru tych huti zabić, prawda, i każda bomba powoduje, że zabije się czterech, po, pojawia się szesnastu. Czyli rodziny, znajomi, prawda, koledzy, bracia tych zabitych. I to każda ta bomba będzie werbowała. No i tak to się dokładnie stało. Saudyjczycy przegrali tę wojnę i teraz nikt nie zaryzykuje po prostu władowania się w kolejny Afganistan. A do tego wszystkiego jeszcze. Iran z Pakistanem zaczęły się bombardować. Tam Amen. na granicy. Pyk, na razie pyk, delikatne. Pyk, pyk. Ja akurat tę granicę bardzo dobrze znam. Mhm. To jest moja ulubiona granica, jedna z dwóch ulubionych granic, bo to jest taka fajna granica, którą łatwo kiedyś było przekroczyć. Teraz jest trochę trudniej. Zielony paszport otwiera wszystkie drzwi, mhm. więc można było sobie spokojnie pojechać do Belogestanu Sistanu i odwrotnie. To jest w ogóle to jest jedna. Ta z... druga granica. A druga granica to jest granica indyjsko-pakistańska. To Aha. jest taka fajna granica, gdzie ten kurtuazyjny ostrzał z moździerzy praktycznie <gry> codzienny, to łagach, prawda, i tak dalej. Te, te, tam, tam jest jeszcze fajniej. Zresztą też turystycznie tam jest mhm. bardzo fajnie, tylko trzeba no, to uważać, krótko mówiąc. Więc ten Bel Beludżystan ma w ogóle fascynującą historię. To jest państwo, to jest naród, który kiedyś był niepodległy, który został tak naprawdę przy wycofywaniu się, bo Brytyjczycy wszędzie skąd się nie wycofali, pozostawili po sobie wojnę, konflikt, wojnę domową, Bałagan, celowo tak. zresztą, żeby te państwa były słabe, żeby one były zależne od, od kolonizatora i tak dalej. W związku z tym Belużystan został tak naprawdę podbity przez Pakistan. To jest naród, który ma bardzo silnie rozwinięte poczucie tożsamości narodowej. Miał tych właśnie, ten kalat cały, miał własne państwo. Tego państwa w tej chwili nie ma. No bo so... ono jest tak jakby podzielone, podzielone. Między Iran tak jest. i Pakistan. To są, tak. są Beludzowie z odrębną kulturą, odrębnym językiem, naprawdę odrębną silną tożsamością, co więcej, są prześladowani w obu krajach, w Pakistanie chyba nawet bardziej. Ne, czyli to przez takie szwadrony śmierci, specjalne jednostki wojskowe. Ja pamiętam byłem w takiej wiosce, gdzie ja rozmawiałem z szóstym, siódmym, już nie pamiętam nawet, którym z kolei e, starszym wioski. Po, 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 co się stało z poprzednikami, ponieważ mafie, takie bandy, właśnie z urdujęzyczne, mhm. e, czyli z, gdzieś tam z Pendżabu, czyli z Karachi, krótko mówiąc, chciały przejąć. Mówi ja troszeczkę bardzo, bo niestety zacząłem się uczyć i czytać to, pisać to jeszcze czytam, a natomiast mój nauczyciel się ożenił i wyjechał z Polski, a znaleźć niestety Nie, tak. pakistańczyka wykształconego, który zna urdu, bo to, że oni znają angielski świetnie, to, ale takiego, który zna urdu jest niestety w Polsce ciężko, więc przerwałem naukę, bardzo żałuję. Natomiast, natomiast co ch ch chciałem powiedzieć, i w tym właśnie miejscu rozmawiałem z którymś tam kolejnym starszym wioski. Dlaczego? Bo poprzedni znikali. Przyjeżdżały po prostu w samochody nieoznakowane, wysiadali ludzie w mundurach bez żadnych dystynkcji, zabierali i tych ludzi nie ma. I te zniknięcia właśnie, które są notabene przejawem terroryzmu państwowego, takiego kodeksowego, to jest i zbrodnią zresztą okay. przeciwko ludzkości, to jest coś, co tam jest nagminne. Tam jest nagminnie tak, że tam mówi się o dziesiątkach tysięcy ludzi, tak właśnie porwanych i znikniętych. A to głównie po stronie pakistańskiej, czy po obu? Znaczy nie wiem, jak jest po stronie irańskiej, ale po stronie irańskiej jest chyba troszkę inaczej. Oni co prawda tam mają też partyzantkę, też walczą o swoje... Znaczy przy każdych, jak mamy jakieś niepokoje w Iranie, to one najczęściej wybuchają gdzie? W części kurdyjskiej właśnie w tym Beludżystanie. Natomiast czy tam jest silna, silny ruch narodowo-wyzwoleńczy, takowi się nie pojawił. Te wszystkie organizacje BLA, BLF, czyli, ten, czyli Armia Wyzwolenia Belorusztanu, Front Wyzwolenia Belorusztanu, to wszystko na pewno działa po stronie, po stronie pakistańskiej. Po stronie natomiast irańskiej działają organizacje, które niby są, tak jak właśnie Czeshel Adl, ta, która ostatnio dokonywała, był, właśnie była przy, przed przyczyną tych bombardowań, to jest organizacja bardziej dżihadu. No oni, na przykład, oni na przykład teraz też ataków dokonali na terenie Iranu w proteście przeciwko zaatakowaniu przez Iran dżihadystów z Hayat Tahrir al-Sham w Syrii. Aha. Więc to jest takie o, bardziej Kut. w tym kierunku niż w kierunku ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Zresztą te BLI, BLF, ponieważ ja tam śledzę ich również czasopisma, to co oni piszą, to co oni publikują, to też są organizacje ciężko terrorystyczne. To są organizacje, które chciałyby być narodowo-wyzwoleńcze. Ale to są organizacje dużo bardziej terrorystyczne nawet niż taki Hamas, bo oni potrafią mordować jak gdyby systemowo, czyli nie przypadkowo, no, tam w czasie akcji czy coś takiego, tylko po prostu mordować na przykład cywilów, jakichś biednych ludzi z Punjabu, którzy się najmowali do kopania rowów, bo tam akurat była robota w Belużystanie. W związku z tym oni ich zabijali, dlatego, bo oni tam wkroczyli na teren Belużystanu i odbierają pracę Beludżom. Chińczy, chińskich inżynierów potrafili tak samo, no bo Chińczycy eksploatują dobra Beludzystanu. Potem jakiś robotników, własnych robotników na Tamie, bo ta Tama jest budowana i będzie tam, może służyć do grabienia zasobów naturalnych Beludzystanu. Więc to są takie, znaczy przeciw, trochę przypominają taką Al-Kaidę iracką, prawda, że bardziej atakują swoich, krótko mówiąc, niż, niż władze te niż, mhm. niż, niż pakistańczyków, bo gdyby to było tak, że oni atakują rzeczywiście armię, policję, prawda, i tak dalej, bo to jest wróg, bo to jest okupant, no to mielibyśmy do czynienia z taką walką narodowo-wyzwoleńczą, oni tam no, koncentrują się, krótko mówiąc, na, na również atakach takich, no klasycznie na ludność cywilną, nieuzbrojoną, nie mającą nic wspólnego z tym konfliktem oraz na cudzoziemcach, więc tam już w tej chwili bezpiecznie to tak średnio. Jest. Z drugiej strony granicy natomiast no to są właśnie te grupy takie bardziej właśnie dżihadystyczne, bliższe Al-Kaidzie, takiej oryginalnej, niż ruchowi narodowo-wyszwoleńczemu. No ale tak czy inaczej, no, były trzy wielkie powstania. Wymordowali im tych przywódców powstań. Zresztą, zresztą, e, tam Benazir Butto, prawda, u nas. I generalnie alibut, to prawda, który chodzi z takiego postępowca, liberała, socjalista, on tam po prostu to on tam mordował, wysyłał armię i tak dalej. W związku z tym to jest skomplikowana historia, ale to jest rzeczywiście naród walczący, walczący jakoś tam o swoją niepodległość. Zresztą tam są zasoby naturalne, to jest zresztą kluczowy port w tej chwili Gwadar dla relacji, w ogóle dla strategiczny port chiński. Bo to jest port, no, który tam pozwala. Jakieś kroki, 40 tak. miliardów dolarów zainwestowali, bo to jest droga, która pozwala w przypadku konfliktu z Indiami ominąć Indię. Czyli nie trzeba statkami przepływać dookoła Indii, tylko można sobie transportować np. ropę z Zatoki Perskiej tak. tamtędy. No ale się wymienili ciosami, bo Iran chciał pokazać, że potrafi i że bombard... będzie bombardował każdego, kto z drugiej strony granicy przechodzi na jego stronę. A z drugiej strony, no, Pakistan nie może nie odpowiedzieć w takiej sytuacji. Czyli jedni, i drudzy bombardują Beludżów, tak? Bomb Jed bombardując niby siebie, bombardują Beludżów, tak tak, nie... tak? tak tak, naprawdę. Wiesz, to jest... Tylko wiecie panowie, po prostu to też trzeba pamiętać, że tam w Pakistanie te pogranicza są takim dzikim zachodem trochę. Tam, prawdę powiedziawszy, jak na przykład ja tam już nie będę opowiadał dokładnie, gdzie jeżdżę i po co, bo to mi zwiększa przeżywalność, jak nikt nie wie. Mhm. No ale to właśnie ważną rzeczą jest taką, żeby się wszystkim nie rzucać w oczy. Bo to nie chodzi o, o to, czy ktoś uzna mnie za, za muzułmanina, czy nie, tylko czy moje trampki przypadkiem nie, nie kosztują tyle, ile tam człowiek przez 12 miesięcy zarabia. Więc to jest pierwsza rzecz. Tam jest bieda, tam jest duży chaos na granicach. Tam jest koszmarna korupcja. Koszmarna, taka, że my w ogóle my nie wiemy, co to jest korupcja. Tam jest taka naprawdę korupcja. E, dlatego właśnie Taliban był takim odkryciem. No, bo Taliban, jak przychodził, w Wiadomo, skorumpowany ktoś, prawda, to jest hiraba, to jest, to, jest, to jest szerzenie zepsucia na tej ziemi, obcinamy prawą rękę, lewą nogę już nie ma korupcji. Więc taka jest różnica, natomiast to jest kraj bardzo mocno skorumpowany, jeszcze taki z wielkimi przeciwność, z kontrastami. Z jednej strony elity, które są świetnie wykształcone po dobrych brytyjskich uczelniach, jeszcze z tradycjami takiej arystokracji kolonialnej, a z drugiej strony, no, lud, który tam... W, 50% analfabetów, przy czym to czy ktoś jest analfabetą, czy nie stwierdza się, czy potrafi jakiś znak do podpisania się pod. Jak już tak. potrafi to a, nie. Analfabet. A nauczyciele potrafią być po kursie nawet ośmiogodzinnym nauczycielami. Zresztą i tak nie przychodzą do szkoły, bo szkoła jest zamknięta, bo to chodzi o to, że no to panowie nie wiecie. Ja nie, nie. będę opowiadał takich historii, ale, no to, taka, ale to, są, to są fascynujące historie. No cała, na przykład duża szkoła powiatowa. Ja byłem przekonany, że tam w jednej z moich podróży już nie będę mówił dokładnie w którym miejscu, żeby mi tam kogoś nie wytropili, ale, ale to jest tak, że jest duża szkoła powiatowa, powybijane szyby, taka lekko zrujnowana, ale poza tym ładny budyneczek. Okazuje się, że ja się pytam, dobrze, a co z tą szkołą? No myślałem, że Taliban, bo to talibowie rzeczywiście napadali wtedy na szkoły. Nie, to nie Taliban, ta szkoła działa. Mówię, jak to działa? No działa. Nauczyciele zrzucają się ze swojej pensji dla dyrektora, dyrektor to za zanosi tą paczkę do inspektora, w związku z tym dostają pensję pensje co miesiąc, natomiast nigdy żaden uczeń nie przestąpił tej szkoły progów. Co więcej, bycie nauczycielem to jest synekura, w związku z tym mianowani są ci tam właśnie jakieś rodziny, czy lokalnego klanu, czy lokalnych po prostu znajomych z partii rządzącej. No dobrze, ja mówię, no a tutaj prąd, bo takie zerwane, wielkie druty, no to ten przecież i tak by nie działał, bo prądu nie ma. Jak to nie ma prądu? No przecież jak działa szkoła, to musi być prąd. No ja mówię, jak to? No, nie słuchałeś, to tutaj się daje tylko inną drogą do lokalnego inspektora, który podpisuje, że prąd jest. Lokalna firma wystawia rachunki, że prąd jest. No, prąd musi być w działającej szkole i taki potem w szpitalu szpital szpital też powiatowy ja byłem przekonany ja byłem... szpital ja byłem przekonany ja byłem przekonany ponieważ to było akurat to akurat mogę powiedzieć to było na pustyni tar w związku z tym blisko granicy indyjskiej więc to było tak ja byłem przekonany że to jest jakiś lokalny festiwal bo takie setki tych kobiet w sari prawda one chodzą kolorowo tak. więc byłem przekonany więc dobra skręciliśmy skręciliśmy tam ale to jest jakiś jakiś święto festiwal nie to szpital a dlaczego ci ludzie siedzą na zewnątrz no to mi mówi właśnie mój przewodnik tamtejszy. No to jest w tym szpitalu, no bo widocznie ten student, bo akurat znał ten, ten student widocznie śpi i nie leczy. Ja mówię, jak to student? No jest jeden student, który leczy, ale mówi, ale to jest jakiś fanatyk, bo on strasznie dużo pracuje, więc to długo nie pociągnie. Ja mówię, dobrze, ale jak to student w szpitalu? No tak, student w szpitalu. Nie ma lekarzy. Ja mówię, jak to nie ma lekarzy? No są lekarze. Tylko oni są, tutaj są na etacie, a pracują w prywatnej klinice w Karachi. No, a tutaj są na etacie. A tutaj jest student. Jak śpi, to operuje. Jak... Znaczy, jak nie śpi, jak to nie operuje. Śpi. Jak śpi, to ludzie umierają. Prosta sprawa. A jak to działa? Nie słuchałeś o szkole. <laughs> no. I to tak jest. I później, przy... I później, jak się rozmawia z Talibanem, na przykład. A Talibowie, ja pamiętam takiego właśnie, takiego imama Talibanu, z którym miałem okazję rozmawiać. I on mówi, słuchaj, my te wojny wygramy. Dlaczego? Dlatego, bo jak my przychodzimy, to wprowadzamy jedną rzecz. Natychmiastową sprawiedliwość nie ma złodziejstwa powszechnego, nie ma korupcji. Tam na przykład była taka, jak ja akurat w te, wtedy, dokładnie w tym czasie była taka historia, że jakiś bandyta wszedł, to było na monitoringu, wszedł do sklepu, strzelił ekspedientce po prostu w głowę, zabrał jakieś tam grosze dosłownie i przez trzy lata był bezkarny, bo płacił po kilka dolarów lokalnemu policjantowi. No to wyszło, bo tam ktoś właśnie opublikował i tak dalej, więc w sieci był wielki, wielki skandal. Oni mówią, nie ma takiej możliwości. Jak złodziej obcinamy rękę, jak bandyta, obcieramy rękę, rękę na przemienię i nogę. Co więcej, w momencie, kiedy wchodzimy, to sędzia, który się tam pojawia, to jest przecież lokalny imam. My temu imamowi dajemy Koran, prawda? Masz sądzić według Koranu. Wszyscy Koran znają? Znają. Prawda? Sami muzułmanie, sami muzułmanie. Co jest napisane w Koranie jak korupcja? To. To robimy. Złodziejstwo? To robimy. Zero złodziei, zero bandytów, zero korupcji. Mówi, to jest coś, czego ci ludzie chcą, bo oni chcą bezpiecznie żyć przede wszystkim. Tam nie ideologia, nie nic innego. Nasze prawa są surowe, ale to są nasze prawa. Wszyscy tutaj, którzy są muzułmanami, oni te prawa znają, prawda, od małego. No, każdy tam do jakiejś mhm. szkółki świątynnej, nieświątynnej chodził. W związku z tym, my nie proponujemy nic innego. To nie jest obce kulturowo. W zasadzie taka prosta prawda. Więc, krótko mówiąc, to, że tam jest tak, że te organizacje mają się dobrze, prawda, no widocznie opłacają się, krótko mówiąc, komuś, więc mają się dobrze i do momentu bombardowania, tym bardziej, że oni nie atakują tutaj lokalnie, no ci Jashul Adl, prawda, siedzi sobie spokojnie na terenie Pakistanu, a atakuje w Iranie, no to tutaj nie, lokalnych nie atakują, to, to w czym problem? Ja miałem okazję być w takiej siedzibie organizacji terrorystycznej, legalnie działającej na terenie Pakistanu, która właśnie zajmowała się tym, że jej podstawową działalnością było to, że oni się tutaj mieli normalnie, własne księgarnie, własne restauracje, własne meczety, oczywiście szpitale, mieli nawet firmę taką z kratkami pogotowia. A ich podstawowym zadaniem było przechodzenie na stronę indyjską i tam dokonywanie zamachów terrorystycznych po stronie indyjskiej. A po tej stronie pakistańskiej jeszcze kilka lat temu działali legalnie. Jak Amerykanie czy Indusi robili wielką wrzawę międzynarodową, to zmieniali nazwę organizacji. No ale. O co chodzi? No to nie jest ta organizacja, jest inna organizacja. Te same majątek, te same. No więc tak to wyglądało. Więc to jest taki trochę. Ja wiem, że to jest trochę taki folklor, i to są takie śmieszne opowieści, ale ale one, ale one trochę pokazują coś, co jest dla nas nie do końca zrozumiałe, czyli dlaczego, tak? Więc ja oczywiście to też nie połknąłem wszystkich rozumów, nie wszędzie byłem, nie wszystko widziałem, ale potrafię sobie w każdym razie wyobrazić, że co jest bardzo ważną rzeczą u analityka, że coś co się nazywa mirror thinking, czyli, czyli tak zwane myślenie lustrzane, które stosują bardzo często nasi również analitycy do prób wyjaśniania, a jeszcze gorzej przewidywania zachowań krajów obcych nam kulturowo, czy odległych nam kulturowo, jest to podstawowy błąd, który można popełnić. Znaczy, my nie rozum, na przykład, myślimy, zbombardujemy huti i coś się wydarzy, tak, albo dlaczego Iran prawda się właśnie z Pakistanem. No, to jest tak, że tych czynników lokalnych jest bardzo dużo i, i nie można naszej racjonalności, czyli naszego pojęcia opłacalności, tego, czy coś jest bezpieczne, tego, czy coś z, zrobi, czy też nie, nie można przekładać na tamten, na próbę wyjaśniania tego, co się może wydarzyć w tamtych krajach. Dla nas coś jest nieracjonalne, dla nas jest coś nieopłacalne. My byśmy tak nie zrobili, a dla nich wręcz przeciwnie. I odwrotnie. Ale, I odwrotnie. Ale ja jestem ciekaw, czy to ma potencjał eskalacji, czy oni po prostu tak sobie tych beludżów. I, i, to... My strzelimy do waszych belużów, a później wystrzelicie do tych naszych no, i się to rozejdzie no, po kościach? No, rozeszło się na razie. Na razie. Na razie się rozeszło po kościach. Gdyby to były Indie-Pakistan, to już byłoby zupełnie inaczej. Rzeczywiście Indie-Pakistan, ja miałem okazję właśnie to obserwować. Był taki moment, gdzie było zaciemnienie. Wszyscy lekarze, bo to akurat byłem takich znajomych, którzy byli lekarzami, wszyscy lekarze natychmiast do szpitali, gromadzenie jednostek krwi, flota, która wyszła, wychodziła, jak byłem wtedy w Karachi, flota, która wyszła już w morze. Do działań bojowych. No i Imran Khan, właśnie wtedy premier, który powiedział, ale przypominamy, że no i w przypadku wkroczenia do Pakistanu, Pakistan użyje broni nuklearnej. I nagle, prawda, panika w Moskwie, w Waszyngtonie, bo no tak. oni byli gotowi tej broni użyć, a Hindusi byli zdeterminowani, żeby do tego Pakistanu wkroczyć. Jest ta, ta, tam taki właśnie zamach terrorystyczny, różnica. tak, zamach terrorystyczny, miał potencjał eskalacji do wojny nuklearnej. Natomiast tutaj w tej z tej strony to nie. To taka bardziej kurtuaż. Żadna ze stron nie mogła zostawić tego obojętnie. Natomiast no, strony wróciły do punktu wyjścia. Ale po co w ogóle Iran to zaczynał? Iran to zaczynał po to, żeby po pierwsze pokazać swojemu własnemu społeczeństwu, że będzie reagował na działania terrorystów. To jednak, prawda, czy ten zamach państwa islamskiego, prawda, ten przy grobie Sulejmaniego, czy, ten, czy te, 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 ten zamach, prawda, i atak na posterunek w Beludzystanie, no to są w tym samym czasie. No i państwo, które się jednak opiera w dużej mierze na, na sile i strachu, no nie może pokazać, że jest bezsilne, nie straszne, no bo jeżeli tak pozostawi to, a z drugiej strony nie ma sensu wyłapywać czy, atakowy, czy nieznanych sprawców tych samych, co zawsze aresztować, bo się nikt na to nie nabierze. Wszyscy wiedzą, że Jashu Ladl e, operuje z terytorium Pakistanu, tak samo jak wszyscy wiedzą, że Taliban pakistański e, operuje z terytorium Afganistanu. Już nie raz Pakistan mówił, że zbombarduje ich sobie z, z tamtej strony. No i tutaj mamy i vice versa. A pan bywał wielokrotnie w Iranie? czy jak to jest? Nie, ja byłem raz tylko. I to tylko tam. Znaczy ja nie, 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 nie jeździłem do Teheranu i tak dalej. No być może się pojawię tam, ale to też... Mnie właściwie ciekawi... Na ile ta władza jest tam silna, no bo jest silna tym terrorem, ale ostatnie jak były te zamieszki, to, to one były poważne i to, to wyglądało tak. Już tam... ale, tak, ale z drugiej strony, to jest jak najbardziej poważna sprawa, nie ma w tej chwili w Iranie żadnej siły, która byłaby, z, byłaby zdolna do zorganizowania tej opozycji, ponieważ jedyna, kto, którą stawiali Amerykanie, czyli ci Mujahedini ludowi, czyli Mek, były takie sceny, zresztą wyraźnie to było widać na demonstracjach, gdzie pojawiał się przynajmniej na początku ktoś z Meku i ludzie go tam wykopywali. Ten MEK po prostu nie ma, ponieważ on to była organizacja terrorystyczna, która tam mordowała, no przecież, głównie Irańczyków, prawda, a nie Eskimosów. I co więcej, to ona pomagała przecież dojść do władzy Homeiniemu. To, że oni się pokłócili potem z Homeinim, to jest zupełnie inna sprawa, ale ludzie tam to pamiętają. W związku z tym to jest tak, jakby ktoś nagle właśnie stwierdził, że żeby powierzyć. Nie to, nie, no, nie, nie ma do, dobrej analogii, no ale nie wiem, jakby ktoś nagle stwierdził, że Hamasowi, prawda, który nagle by się uczłowieczył tak, po, tak. Po, po, powierzyć, czy tam ludowemu frontowi wyzwolenia Palestyny, też terrorystycznemu, albo nie, nie, nie chcemy Hama, Hamasu nie jest Islamski dżihad się pojawia, więc krótko mówiąc, to jest organizacja, która na pewno ma jakieś wpływy w Iranie, na pewno ma w tej diasporze, no, szczególnie od czasu, kiedy tam Zachód zaczął ją dofinansowywać, no, ale też Amerykanie powiedzieli, że oni nie uznają ich za reprezentantów narodu, i tak naprawdę nie ma nikogo. Tam nie ma Hawla, nie wiem, jakiegoś Wałęsy, no kogoś Dlatego takiego, kto właśnie byłby... właśnie zeszły po kościach te wielkie tak. protesty, bo nie było lidera. Tak? Nie było lidera, to są bunty tylko takie, to są naturalne bunty ludzi. Najpierw, już Najpierw, cz... nie... znaczy najpierw to jest bunt, one się zwykle zaczynają od jakichś kwestii ekonomicznych, to były tam wzrosty cen paliw, czy jakieś tam... Ale tutaj to był to kwestia zabicia tą, 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 tą tej z tą, z tą, z tą dziewczyną, tak, która, dziewczyny. Z tą dziewczyną, która też nie wiadomo, czy tak naprawdę została, to to nie ma znaczenia. No taki był pretekst, prawda, że ona zabita, nie zabita przez te reżim. Zabita za odsłonięcie włosów. Ta była wersja, przynajmniej ta, która była, się pojawiała publicznie. Natomiast tutaj nie pojawił się po tylu miesiącach nie pojawił się za, żaden wspólny czynnik, jakiś komitet porozumiewawczy, jakieś żądania, no, nie, nie było tego ogniska, tak. to bardzo ładnie w teorii rewolucji Che Guevara opisywał, prawda, nie wiem, czy panowie wiecie, to gewaryzm polega na tym, on twierdził zawsze, że no, bardzo mądrze, bo zrobił... Tak, ogniska bo, rewolucji. Tak, tak Eros, dokładnie, tak? właśnie tak, właśnie dokładnie. Musi, mu, musi, musi być to ognisko rewolucyjne. Jak... I on jeździł próbował, bo on I robił, tak. w Afryce, No i, tam, i, Bolivia, no, i, pół, tam, no, i pół Afryki, wiadomo. prawda, podpalił w ten <laughs> sposób. Natomiast, <laughs> natomiast właśnie w, te, właśnie w tej Boliwii, gdzie, gdzie, tam, 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 gdzie go zabili, to przecież co, co, to jak to wyglądało? no Wyglądało tak, że przyjechał i to ognisko się nie zapaliło. Tak, to, to chłop, to Chłopi go wydali w ogóle, powiedzieli gdzie Tak oni jest, są. No, no więc właśnie, więc tutaj tego nie ma. Czyli to wrzenie rewolucyjne jest, ale ono jeszcze nie jest silne i to jest wrzenie przeciwko, a nie za czymś nowym. Tym bardziej, że za, za kim? No za szachem. No i jeszcze ludzie, prawda, żyjąco pamiętają, jak to była za szacha, i wcale to nie było tak kolorowo. Za demokracją za typu zachodniego mieliśmy arabską wiosnę, prawda, więc oni widzieli, co się stało w arabskiej wioś, wiośnie w tych innych krajach i to tak średnio wyszło, więc to chyba Zachód też nie ma pomysłu Pomysł, na tak. to, kogo by tam obsadzić, bo tam niestety w tego typu krajach to potrzebny jest taki drugi, drugi chomeini, tak? drugi lider który będzie takim antiraissim, anti prawda, czy anty, właśnie homeinim, krótko mówiąc, i który tam się pojawi na czele. No, takiego nie udało się do tej pory znaleźć. A poza no. tym, na jakim gruncie budować, no bo tamten budował na religii i. O no, co więcej, no tamten jeszcze zbudował rzeczywiście system, który jest unikalny, ale bardzo pasujący do, jak gdyby, filozofii szariatu. Bo to jest tak, że to jest przecież państwo rządzone przez, formalnie przynajmniej, przez profesjonalnych teologów. Uznają, że jeżeli ktoś jest muzułmaninem, to znaczy, że powinien być w prawdziwie muzułmańskim kraju. A kto ma decydować, co to jest muzułmańskie? No nie jakiś właśnie wiejski imam, tak jak u Sunnitów, tylko to ma być osoba, która się przez kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu lat uczy teologii, żeby móc decydować o sprawach prawnych, bo przecież prawo i religia to jest jedno. Więc ten wielajatyfik, który zbudował, jest unikalną strukturą. No i mówię, jakby. Gdyby tam był potencjał do obalenia tych ajatollachów, to mieliśmy już dwa albo trzy razy taką sytuację, gdzie, gdzie, gdzie to by się wydarzyło. Natomiast nie wydarzyło się. Ja mam jeszcze dwa naiwne pytania. Po pierwsze, okay. czy Izrael kiedyś jeszcze będzie przejmował się opinią międzynarodową? To pytanie numer jeden. Znaczy, to jest pytanie, co to jest Izrael, tak? I czy Izrael. Izrael. Czy, właśnie, czym będzie Izrael tak naprawdę? No, to jest trudne, trudne pytanie, ponieważ jest część Izraelczyków cały czas jeszcze, która, która bardzo często, niektórzy z nich dalej polskojęzyczni, którzy na pewno nie przeprowadzali się na, do, do, do Izraela tego, który mamy obecnie. Ja się obawiam, że to będzie sytuacja taka, że ci ludzie zaczną uciekać z tego Izraela. Po prostu, czyli zostawią ten Izrael ekstremistom. Proszę zobaczyć, w którym momencie się to zmieniło. Wbrew pozorom to się nie zmieniło dzięki Hamasowi, prawda, czy islamskiemu dżihadowi, tylko w dużej mierze ten Izrael zmienił się wtedy, kiedy ten milion lub więcej Żydów rosyjskich, albo też podających się za Żydów, bo wiecie, państwo, panowie, tam jest takie prawo wnuczka, prawda, gdzie tam... Mm -hmm. Mój dziadek to siedział obok człowieka, no, który no, wyglądał trochę na, na Żyda, tak. w związku z tym. Potrzebni tak, byli ludzie, więc się tak ich nie Tak jest. I no i te Smotrich, prawda? I tak dalej. No to, to, są, to, nie są, to nie jest hebrajskie nazwisko. I, I chyba w tym momencie to się, ta, tak się Izrael mocno zradykalizował. Zresztą oni zasilili tę partię, prawda, osadników. Czyli to nie są ci Żydzi europejscy, którzy ze, swoim, ze swoją kulturą europejską, kulturą zachodnią budowali państwo ja, Izrael, tak ten, jest ten, ten. tylko to są, to są niestety to są niestety ci nowo którzy na nowo przyjechali i oni chętnie z kimś by powojowali prawda tak mi się wydaje. Oczywiście, oczywiście mówię, ja nie jestem specjalistą tutaj od spraw izraelskich i wewnętrzno-izraelskich. Są specjaliści tacy, którzy się tylko i wyłącznie w tym specjalizują, ale wydaje mi się, że to był chyba ten moment. Tam też demografia gdzie... ma bardzo duże tak. znaczenie, bo w tych rodzinach ortodoksyjnych rodzi się po prostu bardzo dużo dzieci. Ale też trzeba pamiętać, że ortodoksi w dużej mierze kontestują te działania właśnie państwa Izrael. czy znaczy uważają, Czasem że... Nie uznają. No A no właściwie, ktoś. no tak, ale część nawet, ta, która, uzna... nawet, która uznaje, no to oni właśnie protestują przeciwko przeciwko tym właśnie prowokacjom syjonistów, takim jak są tamte próby złożenia ofiary, czy nawet to łażenie przez Bengwira po, po tym podwórzu świątynnym, no bo ponieważ nie wiadomo, gdzie, była ta, gdzie było to miejsce święte, gdzie tylko arcykapłan mógł wejść, w związku z tym oni uważają, że to jest największym możliwym grzechem dla Żyda, żeby stąpnąć tam, gdzie, gdzie nie wolno było, a nie, wi nie wiadomo, gdzie to było mhm. dokładnie, więc nie należy tam w ogóle wchodzić. Albo właśnie z tą z próbą tej, tej jałówki, prawda, złożenia, czy tam jakiegoś baranka, którego ostatni jakiś facet próbował przemycać, no co? To, jest, to, to jest też kontestowane przez Ortodoksów. Zresztą jest znakomita, znakomity taki wielki ruch w Stanach Zjednoczonych. Właśnie, który mówi, że syjonizm to nie jest, znaczy syjonizm jest tylko ideologią, nie ma nic wspólnego z byciem Żydem. Mhm. Wręcz przeciwnie, jest właśnie antyżydowski, bo próbuje zrobić coś. Zresztą, wiecie panowie, ja miałem takie doświadczenie bardzo ciekawe porozmawiać sobie w Maroku z Żydem, który, w, to było w Fezie, który wrócił z Izraela opowiadał właśnie mi o tym, bo to było, dla mnie też było fascynujące posłuchać. To już starszy pan. Czyli Sefardejczyk, który po prostu on wrócił pojechał do ta, Maroka. On pojechał, bo była taka akcja cała właśnie wyjazdu z Maroka. Król mhm. nie pozwolił zabrać majątków, one były opieczętowane właśnie, bo król wtedy mówił, że oni na pewno wrócą. I rzeczywiście bardzo dużo wróciło. I on powiedział, że on nie mógł żyć w państwie takim, gdzie on sobie na tej starówce żył. I to żyli, jego rodzina żyła setek lat razem obok Arabów. Różnica była tylko w, jest w oknach, prawda? Tam, gdzie okienka takie były, wychodzące na ulicę, to znaczy, to było żydowskie, a jak nie było tego okienka, prawda, to, to, to nie żydowskie. On mówi, że żył z tymi Arabami przecież od, od zawsze. To byli jego koledzy i przyjaciele. Przyjechał do kraju, gdzie mu kazano tych Arabów nienawidzić i traktować jak podludzi. On powiedział, że on nie mógł żyć w takim kraju, prawda? Które, które było krajem, no, no, faszystowskim, krótko mówiąc. On powiedział, że wrócił. Że wrócił, bo, bo jemu się po prostu tam nie podobało. I to jest tak, że, że te że ci właśnie Żydzi, którzy tworzyli Izrael, właśnie ci, którzy byli, czy, którzy byli są kulturą europejską, oni po prostu już wymierają. Mhm. Albo też są też... I, i, I dlatego właśnie jest tam tak mało liberałów w, samej, w, samym, w samym Izraelu i dlatego właśnie te partie skrajne. I trzeba też pamiętać, no konflikt, im bardziej krwawy konflikt, tym bardziej napędza jednak zachowania skrajne. W każdym kraju, tak? To jest im. No, tak. Trzeba pamiętać, że, że ekstremiści kochają się wzajemnie, dlatego bo, im, bo ekstremiści z jednej strony zawsze nakręcają z drugiej i vice versa. Im bardziej spolaryzowane społeczeństwo, tym mniej jest miejsca w centrum. Tak samo jak ta lewica, prawda, która, która tak naprawdę już w Izraelu prawie że nie istnieje, ona jest jakimś tam marginesem, która kiedyś praktycznie współrządziła. No, tak. Ale to poprzednia wojna, wojna Yom Kippur tak naprawdę spowodowała no, tak. upadek lewicy. Lewicy w Izraelu, i właśnie od tego momentu zaczął się ta degradacja aż do czasów dzisiejszych. Był taki moment, gdzie, pamiętam kilkanaście miesięcy temu chyba, kiedy Trump powiedział coś takiego Izraelczykom, że on im podarował wzgórza Golan, czy podarował Jerozolimę, i tam się ktoś z tego rządu odwinął mu. Mhm. I on się po prostu tak obrużył, oburzył i tak obraził. I teraz powstaje pytanie, no dobrze, później. Czy, czy on pamięta jest? Tak, właśnie. O tym? Po pierwsze, czy pamięta, a po drugie, właśnie może to pamiętać. Teraz nie wiadomo tak naprawdę, jaki będzie jego stosunek do Izraela po tym, jak jego własna duma, która tam zdaje mi się, jest najważniejszym czynnikiem politycznym, tak, została urażona. Więc naprawdę jest bardzo trudno wnioskować na podstawie tych bąknić. Bo proszę zobaczyć, nawet o tej wojnie. Z Rosją, o której żeśmy rozmawiali bardzo długo, to tak naprawdę to jest ekstrapolacja z jednego zdania. Przecież to jest no jedno tak, zdanie. Jest on coś... był pytany przez że on powiedział, że tę wojnę w ciągu jednego dnia zakończy i tyle. I wszyscy o I tym wszyscy, mówią. I wszyscy świecie. teraz rozbierają te prawda, akcenty, <grym> mowę ciała, tam opisują, i, o co mu chodziło. Ja obstawiam, że Trump nie wygra tych wyborów. Bo jednak... W Ameryce zawsze decydują ci niezrzeszeni w partiach, no, te, tak zwani, jak, jak się na nich mówi, Independent. No, tam no, no, nie, nie. To, to są te tak zwane stany obrotowe, no, ale to, jest tak. to w tych stanach obrotowych w tej chwili wszystko idzie na Trumpa. To jest, wybory są przecież pośrednie, w związku z tym to nie jest kwestia większości, tylko większości w poszczególnych stanach. I jeżeli to jest tak, że we wszystkich tych swinging states, chyba za wyjątkiem jednego w tej chwili jest już na czerwono, a nie na niebiesko, i to mocno na czerwono. Powstaje pytanie, czy Biden jest w stanie to odkręcić. Co więcej, ja mam taką tezę, oczywiście, to możecie Państwo się ze mną absolutnie nie zgadzać, ale proszę zobaczyć, że Biden w tej chwili walczy z własnym zapleczem. On właściwie nie ma poparcia. On nie ma w tej zaplecza. chwili właśnie, przecież ten bunt urzędników, te tysiące urzędników, którzy protestują przeciwko jego tak. tej działalności. Co więcej, lewicowi Żydzi, którzy przecież w 75%, tak jak, nie wiem, czy Panowie pamiętacie, wtedy, kiedy były wybory poprzednie. Trump mówił, że generalnie ma poparcie Żydów. Zresztą mówiono, że ci, którzy nie głosują na Trumpa, to zgłosują przeciwko Izraelowi, prawda? Okay. I tak dalej. 75% Żydów popierało demokratów. Co więcej, to są właśnie ci Żydzi, którzy robią te największe zadymy w związku z tą wojną w gazie. To są ci Żydzi, właśnie za pokojem, to są ci, którzy kontestują ten rząd Izraela. No, w, Polsce jest taki, w Polsce jest takie, to jest zresztą bardzo przykre, bo w Polsce po prostu to jest brak wiedzy. Ludzie uważają, że popieranie rządu izraelskiego, znaczy niepopieranie rządu izraelskiego to jest antysemityzm. Przepraszam, to po to trzy czwarte Żydów w Stanach Zjednoczonych nie, nie popiera tak. rządu izraelskiego, bo oni potrafią rozróżnić między rządem, który jest na prawo od naszych kamratów, prawda, od rządu, powiedzmy, czy od ludzi, którzy mają poglądy liberalno-demokratyczne. Obecny rząd izraelski naprawdę jest na prawo od naszych najbardziej skrajnych polityków, których mamy. Żaden z polskich przynajmniej. Może nie znam tak dobrze polskiej sceny politycznej. Ja nie przypominam sobie polityka polskiego czynnego, który by mówił otwartym tekstem, że trzeba wymordować pół jakiegoś narodu. To, że tam nie lubił, prawda, czy tam coś brzydkiego mówił, to jest inna sprawa. A tak, żeby w programie politycznym sobie to zapisał, to takiego nie ma. A tam, trzy czwarte rządu, jest tak. W związku z tym ludzie, którzy mają poglądy liberalne, demokratyczne, lewicowe, czyli tacy, którzy gdzieś tam oscylują wokół a nawet, elektoratu. Na, nawet prawicowe, tylko delikatne. No tak, ale, ale w sensie no, no takim. Tak. Ale to, to, to jest ten elektorat partii demokratycznej, a nawet właśnie część partii republikańskiej, oni po prostu kontestują coś takiego. Oni mówią, że to. To, to nie jest kwestia tego, czy też jest Żydem, Indianinem, czeskim osem, tylko to jest kwestia tego, że tutaj mamy po prostu najbardziej faszystowski możliwy rząd z tych wszystkich, które, znaczy chyba z wielu rządów, które są na świecie. Znaczy to już jak to ładnie wiele osób mówi, że w tej chwili tak. Izrael, że jest to najbardziej humanitarna armia świata, więc konkuruje z Armią Rosyjską, jak rozumiem o, ten, o, ten, o, ten, o to miano. I po prostu Żydzi w Stanach Zjednoczonych kontestują to, ale przecież kontestują nie Izrael, tylko kontestują Bidena który robi to, co robi. Tak, właśnie... A Biden w żaden sposób nie może postawić do szeregu Netanyahu, a, a, a ten Netanyahu po prostu pokazuje środkowy palec i to robi to już otwartym tekstem, codziennie prawie, bo ten codziennie Biden mówi, tak, tak, ale ja rozmawiałem z Netanyahu i to rozwiązanie dwupaństwowe, a Netanyahu mówi, jakie tam dwupaństwowe, jednopaństwowe, ja od... Teraz ten ostatni jego tekst jest cudowny. No od, on mm, powiedział od 30 lat, że to on od 30 lat zabiegał o to, żeby nie powstało państwo palestyńskie. On się przyznaje do tego, co do niedawna było antysemicką inwektywą, że, że to Netanyahu tak naprawdę stworzył Hamas, prawda? Czy też go. No naprawdę, tak, tak naprawdę go nie stworzył, tylko on go później finansował. To przecież on forsował, to Ehud Barak mówił, przecież to on finansował, forsował na gabinecie to, żeby półtora miliarda dolarów z Kataru. Trafiło do Hamasu w Gazie, żeby ten Hamas mógł kupić karabiny, zbudować sobie te wszystkie zdolności wojskowe, nie przeciwko Izraelowi, przeciwko Fatahowi. Fattach. Tak? Bo wiadomo, że Fatah to jest państwo palestyńskie, bo z Fatahem wszyscy chcą rozmawiać o państwie palestyńskim, a jeżeli Hamas będzie wygrywał, jak gdyby, czyli będzie reprezentantem narodu palestyńskiego, nikt nie będzie z terrorystami rozmawiał o państwie. No ale dobrze, wróćmy do Stanów Zjednoczonych, bo to jest ważne. W związku z tym, ci Żydzi w Stanach Zjednoczonych, ci lewicujący, oni nie popierają polityki Bidena wobec Izraela, bo oni też nie rozumieją, jak może ich lewicowy, no bo są lewicowy-prawicowy, no tak lewicowy rząd, jak może popierać skrajnie ultraprawicowy rząd Netanyahu który jeszcze potwierdza codziennie, że jest bardziej skrajnie prawicowy niż wszystko, co w, od czasów upadku rządów Pretorii prawda, i, i RPA, albo apartheidu, nie było takiego rządu z taką retoryką chyba e, na świecie. Inne przynajmniej udają, tak? nawet jeżeli są bardziej niedemokratyczne. Nie było w żadnej wypowiedzi republikańskiego polityka, który by mówił, że tam trzeba wyniszczyć jakiś naród, prawda, czy odebrać Nigdy. mu całkowicie prawa, czy wygnać go z ziemi, czy coś takiego. Tak, no. nawet Trump nie mówił, żeby zabijać przecież Meksykanów, Nigdy. tylko tak. żeby postawić mur. No, no tak, nie, więc, no więc, więc właśnie to jest ta, ta subtelna różnica. i no, no, to, są, to są Żydzi, ale dalej, no, muzułmanie. Muzułmanie, już powiedział ten szef tego, tej, tej największej organizacji, pamiętam Z pamiętam jego nazwiska, on był pytany chyba przez New York Times i on odpowiedział do, chyba do New York Timesa właśnie, że powiedział, że po tym, co robi Biden, to my odpowiemy, my będziemy rozmawiali z administracją, bo było pytanie, czy tam rozmawiacie, czy zostajecie zaproszeni, on mówi, nie, my będziemy z nimi rozmawiali jedynym językiem, którą Biden roz, rozumie, przy urnie wyborczej. No to, 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 to muzułmanie też nie. No to kto jeszcze? Bielem, prawda? Czarni, no w ogóle, niespe... grupy etniczne, nie niespe... 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 Niespecjalnie, prawda? To co? Meksykanie? Akurat y, la, Latynosi, z, z tego co chyba były ostatnie jakieś badania, w większości albo w znacznej części na republikanów, a, to a to nie na demokratów. No to kto ma głosować na tego biednego Bidena? Bo toż zaczyna się to oczywiście. To znaczy, Także tak, ci, że... którzy nienawidzą Trumpa, no i ich jest jednak więcej. No tak, ale bardzo. To, no to, ale... Znaczy, gdyby, moim zdaniem, gdyby to ta Niki Heli była kandydatką, to by wygrała w cuglach z, z Bidenem. Wie pan, no. już było parę takich rządów w Polsce, które uznawały na przykład, że wygrają, bo ktoś nie chce, żeby PiS doszedł do władzy, <laughs> albo później, no przecież wiadomo, że, że ludzie zagłosują na nas, bo nie chcą powrotu Tuska, tak? Mm -hmm. Więc to się to można... Nad... Nie, zawsze, można to się nie, się nie tak. zawsze działa, tak? Czasami działa, ale nie zawsze. Więc więc mamy taką sytuację, że, że w tych Stanach Zjednoczonych, że w tych Stanach Zjednoczonych tak naprawdę Biden może po prostu tego nie wygrać. Oczywiście, no może tam się zdarzyć jeszcze miliony innych Także rzeczy. Może w ogóle zdarzyć się. E, Każdy z nich może dostać udaru po, jutro. Po, po pierwsze, po drugie, po drugie, mamy jeszcze te batalie sądowe Trumpa, gdzie go mogą wreszcie utrącić w jakiś sposób sąd najwyższy może zdecydować, chociaż. Chociaż, ale to jest republikańska. Ja nie, po pierwsze tak, to tak. musiał być rzeczywiście jakaś straszna wolta, a po drugie, to jest jednak taką, ma, tak, oni mają taką konstytucję skonstruowaną, że ten prezydent nawet z więzienia może tak, rządzić i, że... i nie ma takiej możliwości, żeby wola narodu była jakoś podważona. A z drugiej strony, to jest właśnie prawdziwa demokracja. No. E, abstrahując od tego, że też e, mandat jest e, elektorów wolny i teoretycznie mhm. też mogą się cuda tam zdarzyć. <laughs> No, ale to już jest, to jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. No. Natomiast no w, te, w takiej sytuacji, jeżeli mielibyśmy Trumpa, ja niestety obawiam się, że to jest wysoce prawdopodobne, to też nie będzie wiadomo, co tak naprawdę się wydarzy. Okay. Właśnie, szczególnie ta Ukraina, to jest pierwsza rzecz. No ale to mówię, to jest no tak, dbanie no, Będziemy tak. czekali, co, co bąknie Trump, tak? Na tak, tej zasadzie tak, trochę. Tak, ale... ale jak pan przewiduje, co w tej gazie chociażby? No bo przecież rok. Yy... Oczywiście, że Netanyahu chciałby wypędzić tych gazańczyków do Egiptu. Dla Egiptu to jest śmiertelne zagrożenie, no bo Hamas to bractwo muzułmańskie, a to jest ich największy wewnętrzny wróg z kolei. Tak, tak, Więc oni tam postawili wojsko. Co więcej, tam Izraelczycy teraz próbują zająć tak zwany pas filadelfijski. To jest pas, czyli, czyli naruszyć porozumienia z Kemp David. I tutaj Egipcjanie powiedzieli, że to absolutnie się na to nie zgodzą, że to zerwie po prostu stosunki Izraela z Egiptem. Więc to w tym kierunku zmierza. To są sprawy bardzo niebezpieczne. Mm -hmm. bo armia egipska jest zresztą jedyną, która mogłaby. Ona naprawdę pięknie wygląda na tych paradach, ale to jest armia jednak od strychu do piwnic wyposażona w broń amerykańską. To już nie jest armia, prawda, tam jeżdżąca na T-34 czy T-55. Tam są setki tych Abrahamów, no, widać te dywizje, no, wygląda to imponująco. Jak walczy, to jest inna sprawa, no, ale to jest armia, której, której no, Izrael by nie pokonał w ciągu jednego dnia, a oni coraz bardziej są, znaczy te przemówienia Sisi'ego są coraz bardziej wojownicze. Być może również dlatego, bo ze strony izraelskiej są właśnie takie, a nie inne pomysły. Tak. Więc to jest sytuacja coraz trudniejsza. Co więcej, w tej gazie, no, no niestety, no ta wojna. I już teraz nawet Unia Europejska, właściwie ministrowie spraw zagranicznych, ci, którzy się z Kacem spotkali, to po prostu było jakiś kuriozum. To on co? Jakiś przedstawiał propozycję, że. No to jest kolej tak... z Gazy do Indii przecież to. Tak, on, znaczy on, on, no, Bo to jest tak, że oni. <laughs> wyspa, on, oni chcieli, jakieś... Tak, oni chcieli porozmawiać o po pierwsze rozwiązaniu dwupaństwowym, po drugie Borel. Ja, mi, mnie Borel zaskoczył. Znaczy, wydaje mi się, że on zrozumiał, że, 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 że czas się zbliża wrócić do Hiszpanii. A w Hiszpanii są rządy jednak lewicowe, i on musi mieć gdzie mieszkać. W związku z tym zaczął w ogóle się zachowywać jak minister spraw zagranicznych, to tak jakby z tak jakiegoś letargu go tam wyrwali. I no, powiedział kilka bardzo mocnych rzeczy. Po pierwsze, właśnie powiedział, że to Netanyahu i tak naprawdę Izrael stworzył Hamas. Po drugie, zapytał się właśnie o to, co oni mają zamiar. Bo to jest, jeżeli jest to rozwiązanie jednopaństwowe, tak jak Ehud Barak powiedział, jeżeli mamy rozwiązanie jednopaństwowe, to znaczy, że mamy. Że Izrael będzie państwem Albo nie będzie państwem żydowskim Albo będzie państwem Jawnego apartheidu znaczy Będziemy mieli około 5 milionów obywateli Bez żadnych praw Czyli podludzi krótko mówiąc Którzy się rządzą jakimiś nie wiadomo jakimi prawami Wojennymi czy innymi w związku z tym to rozwiązanie dwupaństwowe, według właśnie chuda Barakan no właśnie mówi, że on nie jest fanem Palestyńczyków. On po prostu uważa, że to jest jedyna ochrona, nie, tak. ochrona żydowskości tego państwa. Jak ma być państwo żydowskie, to trzeba z niego zabrać Palestyńczyków. Żeby zabrać Palestyńczyków, trzeba im stworzyć państwo. No niestety Netanyahu też uważa, że należy zabrać Palestyńczyków. No i Borel zapytał się, czy wygnać, czy zamordować. Bo to są tylko w tej chwili te, dwa, te dwie opcje. Tak, no, Ale wygnać nie ma gdzie. Też. Albo ewentualnie stworzyć im takie warunki, właśnie takie jak w tej chwili są tworzone w północnej Gazie, gdzie są wysadzane całe osiedla w powietrze. Zresztą Izraelczycy to dokumentują, więc możemy sobie obejrzeć na to ich To jest niesamowite, filmach. bo jak oni to dokumentują, to widać czasem twarze tych żołnierzy, to, to jest jakby oni, oni się przyznają do oni, zbrodni wojennych. Oni nie zdają sobie sprawy z tego, że jeżeli ICJ-7 na poważnie e, zajmie, e, ICC, przepraszam, czyli Międzynarodowy Trybunał Karny, to oni będą mieli zarzuty zbrodni wojennych. Ja na to patrzę. Z... Oni się uważają, że są całkowicie bezkarni, no ale mhm. to ta bezkarność idzie z góry. Natomiast już na górze tam ta pani, która jest tym prokuratorem generalnym, czy tym, czy tym prawnikiem rządu, ona co chwila blokuje jakieś działania, twierdząc, że przed ICC to jest nie do obrony. Mhm. Bo ona wie o tym, że, jak, że jeżeli ICC się zajmie, to się zajmie przede wszystkim. ICC będzie zajmował się konkretnymi zbrodniarzami. W związku z tym tych żołnierzy na pewno tak, ale na pewno i dowódcy, na pewno przywódcy państwa. Niektórzy z nich są w takim wieku, że może jest im wszystko jedno. Znaczy nie, moim zdaniem nie zdają sobie sprawy. Ale z część z nich jest po prostu, uważa, że jest całkowicie bezkarna. Ale to wróćmy jak gdyby do samej no tej tak gazy, oczywiście. bo to, to, żeby nie za dużo wątków. No pierwszy podstawowy problem tutaj to jest taki, że, że jeżeli to jest rozwiązanie jednopaństwowe, to znaczy, że, że, mamy, że ci Palestyńczycy tam żyją w tej gazie, albo stworzy im się takie warunki, tam będą epidemie, teraz jest mróz, głód, że po prostu połowa z nich umrze, krótko mówiąc. I co więcej, jeszcze Izrael będzie mówił, że ma prawo się bronić. I Stany Zjednoczone będą mówiły, że ma prawo się bronić. W związku z tym no to są jawne zbrodnie wojenne. I świat nic z tym nie może zrobić ze względu na tą blokadę w Stanach, więc patrz, paragraf 22, co się stanie z wyborcami w Stanach Zjednoczonych, którzy, do których jednak pomimo dużej cenzury, powiedzmy, medialnej, dużo zaczyna docierać. Jak już Washington Post o tym pisze, jak New York Times, czyli gazety bliskie Bidenowi, no to znaczy, że coś tam się dzieje również wewnętrznie, dużo się dzieje wewnętrznie, krótko mówiąc. Więc to jest jak gdyby sprawa, sprawa gazy. Oczywiście świat, czyli na przykład Unia Europejska, czyli na przykład właśnie to, o czym chciała Unia Europejska rozmawiać, i to, co Borel bardzo mądrze powiedział, i ja się tutaj podpisuję, tak jak nie byłem jego fanem, bo ja dochodziłem do wniosku, że on tam jest w jakimś letargu uśpiony, że w zasadzie tego budzą tylko na, na jakiś czas, albo nawet go nie budzą na te oświadczenia, które z głębokim żalem wyrażamy zaniepokojenie, prawda? A to przecież to asystent może pisać, on nie musi być nawet nawet tak. może. Może jej niespecjalnie litery znać, prawda, żeby to wysyłać do prasy, a tutaj nagle Borel mówi bardzo mądrze, że czas na konferencję międzynarodową, która narzuci po prostu stronom rozwiązanie. Tak jak narzuciła Palestynie ONZ rozwiązanie, którego wcale Arabowie lokalni nie byli o to pytani, ani Palestyna nie była pytana, prawda, tylko stwierdzono, tu będzie państwo żydowskie i palestyńskie, kropka. Tak? W związku z tym tak samo musi zostać narzucone prawdopodobnie to powtórzone rozwiązanie dwupaństwowe, narzucone obu stronom. Tylko, że narzucenie tego Izraelowi jest dość... Wszystko zależy o tym, od tego, co zrobią Stany Zjednoczone. Właśnie jest... Znowu. Tak. tak, no oczywiście, znowu. Natomiast Stany Zjednoczone też niespecjalnie w, w sytuacji presji całego świata już praktycznie… No też ile, ile, ile Stany Zjednoczone, bo proszę zobaczyć, no co to znaczy presja całego świata? To znaczy, że świat uznaje Stany Zjednoczone za delikatnie mówiąc nieprzyjazne państwo. Powstaje pytanie, czy da się hegemonizować cały świat, wiedząc o tym, że są również inne ośrodki ambitne władzy, które też by chciały zająć amerykańskie miejsca przynajmniej przy tym samym stole. W związku z tym, ile czasu można ignorować, na przykład, właśnie Wszystkie państwa praktycznie Ameryki Łacińskiej, wszystkie państwa afrykańskie, wszystkie muzułmańskie, wszystkie europejskie, jeszcze dodatek Chiny, prawda, tam cały ten BRICS, prawda, Rosję to akurat może, może i można byłoby w tej, tej układance, ale na przykład Chiny i tak dalej, i wszyscy nagle mówiący jednym głosem, a z drugiej strony mamy Izrael i Stany Zjednoczone, bo to są, tak już zaczynają wyglądać te głosowania w ONZ. Więc to, co powiedział Borrell, to jest bardzo mądra rzecz, że jeżeli nie są w stanie sami się dogadać, to trzeba im to rozwiązanie narzucić rozwiązanie jedno-jedyne, które w tej chwili jest, to jest takie, które, to, które leży na stole oczywiście. To jest stworzenie państwa palestyńskiego w granicach z 67 roku. To jest to, co próbuje sabotować od zawsze Netanyahu i te tak zwane nielegalne osiedla, które za każdym razem oprotestowuje Unia Europejska, to ona oprotestowuje je. Dlaczego? Bo właśnie za, bo teraz już to już nie jest, nie jest kwestia tysiąca, tylko prawie 300 czy 400 tysięcy osadników, notabene tak. sfanatyzowanych to do są... kwadratu, bo to są właśnie wyborcy Bengwira i Pismotricza. I, I on, którzy... sam. Znaczy, I on, sam, i on sam... Ja pamiętam, jak na rozkaz Szarona zabierano osadników, właśnie z gazy. Z gazy. No to siedziały działy sceny dantejskie, a to było ile tam ich? 5 tysięcy, tak? Tylko dokładnie. dokładnie. No to A tutaj mamy, ile pan powiedział? 300... 340 do 400 nawet tysięcy. I nowe osiedla są zatwierdzane cały czas. Mhm. Znaczy, oni będą tam, nawet jak nie będą uzbrojeni, to się będą rzucali na. Karabiny, prawda? No tak, podobnie, no. ale to, to, to w tym momencie to właśnie powstaje pytanie, jakie będzie to rozwiązanie. No, to Amerykanie chcieliby takiego rozwiązania, w którym pojawi się jakieś tam państwo palestyńskie, nie wiadomo w jakich granicach, czyli Gaza i jakaś część zachodniego brzegu, na co się oczywiście Taniaku nie zgadza. Amerykanie by chcieli, żeby tam weszły wojska arabskie, czyli, krótko mówiąc, żeby tam stacjonowały mhm. na przykład wojska emirackie albo saudyjskie. Krótko mówiąc, żeby jakby co to Arabowie strzelali do Arabów, a nie Amerykanie czy, no. czy Izraelczycy, ale ci nie chcą się na to zgodzić, bo oni wiedzą, z czym to się wiąże. No, krótko mówiąc, tam Hamas nie zostanie pokonany, bo niby jak. To jest tak, jakbyśmy i panowie, to jest, ja to jest. Może to jest da, da, daleko posunięte porównanie, no ale to jest tak mniej więcej, jak ktoś mówi, że przy pomocy tej armii zlikwidują Hamas, to tak jakby ktoś powiedział, że przy pomocy bombardowań lotniczych można zlikwidować zjawisko, nie wiem, prostytucji albo narkomanii. No, niby można. No, w, 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 pewnym, w pewnym momencie bombarduje się wszystkich i tak, ale to jest jedyny sposób. Więc to absolutnie nie, 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 nie zadziała, więc będziemy mieli jeszcze ten Hamas bardzo mocny w tej chwili politycznie i w strefie coraz Gazy, mocniejszy. coraz mocniejszy, coraz bardziej popularny, bo jako jedyny walczący, co więcej jeszcze obiecujący możliwość zemsty. Tak. Więc to nie jest tak, że to. Bo wszyscy są przekonani, ja pamiętam ten poprzedni plan Kucznera, prawda, że tam się sypnie pieniędzmi, parę miliardów naivne, parę dokładnie. miliardów się tam właduje w tym gazę i ci ludzie będą tak, no te parę miliardów się przyda, kupią sobie nowsze samoloty, znaczy nowsze rakiety, nowsze karabiny, tak, lepsze technologie i tak dalej. Natomiast to wcale nie załatwi problemu. Ja w ogóle nie wiem, czy w tej chwili w ogóle rozwiązanie dwupaństwowe, które jest jedynym, które jest no alternatywą, czy on w ogóle ma jeszcze szansę powodzenia w tej sytuacji. Naiwność, że tam ma powstać państwo, które ma nie być wrogie Izraelowi. No jeszcze Izrael wytłucze kolejne 10 tysięcy dzieci i przecież no, przepraszam, ale każdy człowiek w Polsce również, jakby mu tak ktoś zabił dzieci na przykład, no to co by zrobił? Szukałby pierwszego gościa, który da mu karabin tak. i jeszcze potrafi dobrze zrobić pas szachida. I jeszcze pomógł, żeby dojechać takie miejsce, gdzie, żeby zabić tylu zbrodniarzy, ile mu się tylko uda. No, no nie można twierdzić, że tam ludzie są bardziej pacyfistycznie nastawieni. tak? Tym bardziej, że tam giną jeszcze tam jest takie trochę jak w Warszawie przed wojną, że tam giną całe rodziny po kilkadziesiąt, kilkaset osób. Dlaczego? Bo tam jest taki, właśnie w Warszawie tak było przed wojną, że często rodziny jak były zamożniejsze, to wykupywały kolejne piętra w kamienicy, albo po prostu budowały sobie wspólnie jakąś tam kamienicę i tam jak się ludzie żenili, to na następne piętro zajmowali. To jest. Tam czasami właśnie w tych komunikatach z gazy, że tam jakaś, e, jakaś rodzina, na przykład szafi, prawda, 74 osoby zginęły. No tak, no bo tam wszyscy pociotkowie, bracia, siostry, kuzyni mieszkali w jednym miejscu, jak leciała bomba, to zabijała wszystkich. Widziałem na pańskim Twitterze nawet, że się pan z kimś, bo rzadko się to panu zdarza, kłócił z jakimś tam hejterskim komentarzem, że jak może mieć rodzina właśnie 70 no nie członków. Nie, no ale to przecież bardzo prosta rzecz. Matematyka. Oczywiście. Prosta rzecz, no ma, jest, 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 jest małżeństwo, tak? Każdy mają, tam są takie modele rodzin, więc każdy mają po, czwór, po czwór, czwórkę rodzeństwa, najczęściej dorosłego. Co najmniej. Każd tak jest. Każda czwórka rodzeństwa, oni mają po pięcioro dzieci i każda z tych, Czterej bracia, załóżmy, niech to będzie czwórka rodzeństwa z obu stron. No to mamy do nich małżonkowie i do nich mówiące no, dzieci. I już, no, nam, się, już tak. nam się wypełnia Żaden cały blok. Problem, tak? Tak jest. Oczywiście. I tak kiedyś było też w Polsce, w Warszawie. Dlatego czasami było tak, że jak Niemcy tam wymordowywali całą, cały blok, to ginęły rzeczywiście całe rodziny. No bo cała rodzina, szczególnie na Pradze, na przykład, mieszkała po prostu w jednej kamienicy. Czyli Izrael zrobił, właściwie robi właściwie wszystko, żeby Hamas rósł w siłę coraz większą z dnia na dzień, można powiedzieć. Powstaje pytanie, czy w ogóle moim zdaniem to jest jeszcze, jeszcze prostsze. To znaczy, to jest tak, że z jednej strony ci ekstremiści, czyli Smotrich, Bengwir, ale też i Netanyahu, krótko mówiąc. Trzeba pamiętać, że oni się karmią tym konfliktem. Dla nich jest, po pierwsze, teraz jest jedyny moment, kiedy trafili na tak słabego prezydenta i tak, jak gdyby słabą administrację, że są w stanie jej rękami w dużej mierze, albo to jest ta ich falochron, prawda, czy ta tarcza, która bierze na siebie te wszystkie ciosy międzynarodowe. Za Obamy to by, nawet za Trumpa to by nie przeszło, moim zdaniem. Tego typu, bo Trump by wiedział, że to jego przecież pozycja, Biden chyba nie wie w ogóle o co chodzi, w związku z tym. No, ale, ruch... że jest jakby taki już stopień demencji, tak pan uważa? Czy... Znaczy, nie wiem. No, ja obserwowałem sobie, nie czy... przestałem czytać ostatnio Bidena, ale również zacząłem oglądać te jego konferencje. I prawdę powiedziawszy, no, jak ja zobaczyłem, jak on się odwraca do nieistniejących ludzi, mówi, podaje rękę nieistniejącym ludziom, no to już wszystkie dowcipy o wiem, mi się przypomniały, o R20, prawda, <laughs> I, i tak wstezy, dalej. Tak. Natomiast no, to jest trzeba też pamiętać, że tam ktoś powiedział, że to jest system, prawda, to jest administracja, no, ale to jest jednak system prezydencki. Tam nie ma tak, że wiceprezydent nie jest powiedzmy mocnym, mocnym mężczyzną, a, a nawet nie mocną kobietą. W związku z tym tam nie ma nikogo takiego, kto by to towarzystwo trzymał za twarz. Który... kto teraz trzyma za twarz? Blinkę. No właśnie nikt chyba nie trzyma, nikt. i właśnie nikt. dlatego to tak wygląda, jak wygląda. Natomiast no, w, tej, w tej konkretnej sytuacji w tej konkretnej sytuacji, z jednej strony mamy ten rząd izraelski, który wie o tym, że rękami Amerykanów również dobrze byłoby załatwić sobie Hezbollah. No tak. Być może I... nawet Iran, bo to jest ten jedyny moment, kiedy się trafia taka, taka okazja. I pańskim zdaniem oni prą do tego? Moim zdaniem prą na pewno do rozwiązania sprawy Hezbo Hezbo Hezbollahu, czyli do Libanu. Że to w, przez, w pewnym momencie zbombardują po prostu na Nasrallahowi coś takiego, albo zabiją kogoś takiego, że on będzie musiał odpowiedzieć już całą siłą. On się oczywiście powstrzymuje, bo on nie chce walczyć na ich, na ich regułach, na ich tak. zasadach. No ale w takiej sytuacji, gdzie mamy tam te lotniskowce, które będą bronić tego Izraela, no to jest inna sytuacja niż wzywanie tych lotniskowców, żeby przypłynęły. No i to jest te, te, te jedyne pięć minut, prawda, które, które Izrael ma. I to z tego sobie zdaję sprawę Netanyahu. No i druga sprawa, ponieważ jemu utrącono tę. tę Całą ustawę immunitetową, która go chroniła no tak. przed więzieniem, jak przestanie być premierem, jak mu to Sąd Najwyższy par excellence uwalił, no to on w tym momencie, jak tylko przestanie być premierem, to zaczyna oglądać świat w kratkę. A, jak, a przestanie być premierem, jak się skończy wojna? No. Tak jest, właśnie. On a on powiedział, że no nie można zmieniać premiera, dopóki jest wojna, w związku z tym ta wojna ma trwać. No, ma Im trwać dłużej, w tym Gazie niego. ma trwać rok, już zapowiedzieli, a przecież w międzyczasie może wybuchnąć następna, czyli na przykład z Libanem. No i tak to niestety wygląda. W związku z tym też trzeba pamiętać, że ta polityka izraelska to jest ciągle polityka. To jest ciągle polityka. Jakbyście Państwo poczytali, naprawdę polecam, szczególnie tym wszystkim naiwnym miłośnikom, takim też właśnie bezrefleksyjnym Izraela, poczytajcie sobie gazety izraelskie, które piszą również o tym, co tam się dzieje na rządzie. Ktoś by uwierzył, że kraj jest niby w stanie wojny. Co więcej, wojny prawie i taki obyt Izraela, jak to zresztą mówi ten rząd. Samo A z drugiej strony opowieść o tym, że nie pozwala się ministrowi obrony na rozmowę z szefostwem służb, bo, bo to jest, bo się obawia Netanyahu, że będą spiskować? Przeciwko niemu, słusznie zresztą, moim zdaniem, bo pewnie będą, więc to, jest, to są tego typu sytuacje. Albo to, że, że wykorzystywana jest w tej chwili ta sytuacja do wyjątkowo brutalnych, właśnie ataków wewnątrz tego obozu, plus jeszcze na tego bennego Gansa, który jest w tej chwili, jakby nie było, bardzo cierpliwym człowiekiem i potencjalnie kandydatem na premiera, bo ta jego partia wygrałaby w cugla, gdyby tak. były dzisiaj wybory. Czyli tam jest cały czas rozgrywka wewnętrzna, i to, jak ta wojna jest prowadzona. Jest właśnie funkcją tej, tej rozgrywki wewnętrznej. No proszę zobaczyć. no Jeżeli celem tej wojny miało być zniszczenie hamasu, cztery miesiące prawie nie zniszczono hamasu. Nie zabito w gazie żadnego lidera Hamasu. Oni giną poza gazą. Tak. Nie odzyskano ani jednego zakładnika w, imi, w, w ramach działań zbrojnych. Co więcej, że, co więcej zabito, zabili zakładników. Co więcej, nie wiemy nawet ilu, bo to, że tych kilku, których tam tych trzech, których rozwalili, że tak powiem, przed kamerami prawie. To dowiedzieliśmy się ze śledztwa IDF-u. Natomiast kolejnych, zdaje się, 16 zginęło, ale nikt nie mówi w jakich okolicznościach. Znowu żądania od rządu no to jakie były to okoliczności, czy przypadkiem znowu przyjacielska bomba, nasza własna ich nie zabiła? Nie czas na śledztwa, prawda, czas na śledztwa będzie po wojnie, jest odpowiedź. Więc nie, to nie zostało zrealizowane. To co tak naprawdę zostało zrealizowane? No nic. Znaczy zostało zrealizowane po prostu zniszczenie gazy. Tak, jest zniszczenie fizyczne fi, próba fizycznego znaczy wyniszczenia. No ale jednak, jak się okazuje, ten sprzeciw świata powoduje, że już nie zabijają 200 dziennie, tylko 50-60. To nie znaczy, że, że nie zaczną znowu. Natomiast no, być może Amerykanie przestaną im dostarczać te bomby, którym, które zrzucają tym ludziom na głowy, bo też jest taka możliwość. Tam jest wielki opór właśnie przed tym w Stanach Zjednoczonych, że to już w tej chwili, ponieważ Izrael bardzo szybko wyczerpał swoje zapasy, to już teraz lecą im na głowy na pewno pociski i bomby amerykańskie. I przeciwko temu również protestuje opozycja w ramach Partii Demokratycznej. A jest szansa w ogóle, że skończy się Izraelowi kasa na, na tę wojnę? Czy, czy to no nie jest no, tak obliczone, bo to są straszne kwoty? To są jakby. bardzo duże kwoty, one ja nawet już nie pamiętam w tej chwili, ja przywoływałem je nawet u siebie na podcaście. Mam zapisane, 269 milionów dolarów dziennie. No tak, ale to jest tak, że to cały czas jest finansowane jeszcze z budżetu, plus do tego jest 3,8 miliarda standardowej pomocy amerykańskiej, plus 14 miliardów tej dodatkowej, która ma się okay. po pojawić. Więc trochę to jest. Cały czas trochę jest, tak. No, i to bardzo wszystko jest ciekawe, skomplikowane, ale też niestety smutne. Tak, powoli zmierzamy do końca. Tak, nawet no ja nim, mam jeszcze to drugie pytanie, właśnie. Dawaj. Dlaczego w polskich mediach tak mało, a właściwie prawie w ogóle nie było o Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości? No nie wiem, to trzeba było zapytać się przedstawicieli polskich mediów. właśnie zastanawiam się. To... Ja nie wiem, czy to coś to... za tym stoi, czy, czy to no nie był wiem, właśnie, przypadek? To nie, jest... właśnie to trzeba zapytać właśnie przedstawicieli w... polskich mediów i generalnie redakcji, czy ktoś, czy oni nie wiedzieli o tym, czy nie chcieli pisać, czy boją się o tym pisać. Przecież to bardzo ważne wydarzenia. No. no to jest w ogóle wydarzenie takie, powiedzmy sobie, bezprecedensowe rzadko kiedy to coś takiego Jedno się z dzieje i co więcej i co więcej no to transmitowane na całym świecie wszędzie pierwsze strony gazet a u nas Błażanie. nic nie, no, u nas może były ważniejsze sprawy, wiadomo, tam cela, prawda, czy dwóch będzie się działo, czy jeden. To, czy, nie, razem, tak. czy razem? No czy razem, czy osobno, ale, tak. No, miejsca jest dużo na różne wydarzenia, no więc. Nie wiem, ale to musicie panowie zapisać. To jest <laughs> właśnie świetna rzecz. Jesteście wywiadowcami, więc jest specjalistami odrobienia wywiadów, no to wywiadnijcie, że tak powiem się. Od... chyba ja chyba też, ja, też byłby, ja też byłbym <laughs> ciekaw, właśnie, czy, czy jak będzie wił się, odpowiadając jakiś szef którejś redakcji. Dlaczego właściwie nic o tym nie było. A pan jakie ma. Jakie ma, jakie ma pan myśli? Dlaczego tak się nie, stało? Nie, naprawdę, ja, ja w ogóle nie znam się na procesach decyzyjnych w polskich mediach. Wiem o tym, że polskie media to, to doświadczam tego zresztą sam, mają swoje listy proskrypcyjne, także mają swoich ekspertów, których się nigdy nie zaprasza. Notabene do mediów typu TVN jestem za islamofobię, znowu nie, nie zapraszany, tak? Za islamofobię. Tak, tak. Tak, to mi zresztą jeden kolega, żyjący już niestety, redaktor, który kiedyś się zapytał, po prostu do, uzyskał taką odpowiedź. Więc, ale to akurat chodziło o słynną moją rozmowę z panią Kingą Rusin. Nie wiem, czy państwo A, pamiętacie. Tak, tam. tak, właśnie. tak. Nawet Pudelek o tym pisał. No więc, właśnie, więc, tak. Więc, tak, Więc to jest... był pan w mainstreamie. Tak, byłem w mainstreamie <laughs> przez chwilę. No to byłem bardzo mocno zdziwiony, bo tam zwykle byli jacyś tacy bardzo rozumni prowadzący. Także oni, sam, jak, był jakiś zamach, zawsze mnie zapraszali, pytali się, no dobrze, ale dlaczego ten zamach? Ja mówiłem, kto się zamachnął, dlaczego. Po co, tak. prawda, i wychodziłem, wszyscy byli szczęśliwi. No to też zostałem zapytany, czy byłem w, kiedyś w obozie uchodźców. No byłem. Zapytałem się pani, czy ona była. I to w zasadzie wszystko. Tak. No, tak. tak. Natomiast, natomiast chodziło również o to, ponieważ dowiedziałem się wtedy, że, że to nie wolno mówić, że to uchodźcy dokonują zamachów, bo nigdy żaden uchodźca nie dokonał zamachu. A to było właśnie po zamachach w Paryżu, gdzie oni jedną łódką na tym Leros, na ten Leros przypłynęli jako uchodźcy. Zresztą państwo islamskie oficjalnie powiedziało, że będzie ten kanał wykorzystywało, bo tam spraw... możliwości sprawdzenia tożsamości ludzi było no, żadne, krótko tak, mówiąc. Tak. No. Zresztą, panowie pewnie pamiętacie, jak jakaś prawicowa organizacja, taka neonazistowska, niemiecka, próbowała właśnie podszyć się pod dżihadystów, żeby dokonać zamachu w Niemczech i żeby wywołać. A antyislamskie, no to wystawili takiego blondyna, który wyglądał jak z plakatu rekrutacyjnego Hitler Jugend, który nie znał ani słowa po arabsku, i on przyszedł tam i podał się za Arabia z Syrii i dostał azyl w Niemczech. No więc mniej więcej takie były procedury, procedury weryfikacyjne i po prostu państwo islamskie, Al-Kaida, prawda, inne organizacje skrajne, to nie tylko, że one przemycały tam swoich zamachowców, ale również cała masa deserterów. Fina osób finansujących całe siatki, no uciekały wtedy na zachód, no, bo to była otwarta no, granica. Tak, no, i trzeba było przerzucać swoich. I przerzucano swoich tak. ludzi. No, dobrze, w każdym bądź razie tak. Więc, ale... więc tak to mniej więcej wygląda, więc potrafię sobie wyobrazić, że e, redakcje mają takie właśnie swoje agendy i być może tych agent się trzymają. Tak, Ale na szczęście pan ma już swoją redakcję prywatną. Ja mam rzeczywiście bardzo fajne grono osób, które mnie obserwują i. I no tam, za wyjątkiem tam jakichś pojedynczych, w, po, pojedynczych zdarzeń, praktycznie nie ma tam hejterów. E, takich, którzy tam się widziałem, np. u pana Zychowicza na przykład tam się pojawiają w, w licznie, prawda, i u, u innych, którzy tam tylko, tylko po to są, żeby coś tam za, zahejtować. U mnie jest raczej takie grono, które no, już się nawet zna chyba prywatnie niektórzy. Ale to też pokazuje jedną rzecz. To brzmi to, jak fanklub. Nie pan taki fanklub, ale to, jest, to pokazuje jedną rzecz. To nie jest spowodowane tym, że ja głoszę jakieś prawdy objawione, bo to, co ja głoszę, to są rzeczy, których normalnie kiedyś uczono studentów stosunków międzynarodowych i, i to nie są rzeczy, mówię, jakieś, jakieś wielkie odkrycia. Mamy nowe wydarzenia, ale prawidłowości, teorie, te konflikty też to no, wczoraj się nie zaczęły, więc historia stosunków międzynarodowych, jak ktoś miał tam jakąś lepszą ocenę, to potrafiłby to samo mówić co ja. Natomiast to bez problemu. Natomiast to, to jest tylko i wyłącznie wskaźnik na to, jak bardzo zdegradowały się media mainstreamu, które zaprzestały całkowicie informować o sprawach międzynarodowych. Jeżeli byście Państwo otworzyli sobie cokolwiek, BBC, CNN, Ria Nowosti, nie wiem, Xinhua, prawda? Strony są również angielskojęzyczne, można przeczytać. Tam jest w każdym, tak naprawdę, państwie tych informacji międzynarodowych cała masa. Są publicystyczne. Ostatni, chyba, żyjący publicystyczny program taki był pana Dobieckiego w Polsacie. To już, nie wiem, oni teraz już o, o północy teraz nadają, czy o pierwszej nad ranem ich przesunęli, więc nie ma po prostu żadnego dobrego programu publicystycznego, takiego jak był Siedem Dni Świat chociażby kiedyś. Mm -hmm. Także Polacy są skazani, ale to bardzo dobrze, no są skazani krótko są mówiąc skazani na YouTube'a. Na, na YouTube'a <laughs> tak. YouTube tak jest. bo I tłumnie tam. I tłumnie właśnie tam. dlatego, czyli to jest po prostu krótko mówiąc zapotrzebowanie. Pewnie gdyby się pojawił dobry pro program publicystyczny, który w przeciwieństwie do mnie, ja na przykład nie mogę pokazywać żadnych filmów, bo nawet jeżeli mam do nich prawa, to YouTube twierdzi, że nie mam do tego praw i potem mogę się z nimi procesować, co najwyżej. I może za sześć miesięcy mi włączą monetyzację, mm -hmm. jak już nikt tego nie będzie oglądał, bo to jest niestety takie wilcze prawo YouTube'a. Natomiast ktoś, to by zrobił właśnie z dobrą jeszcze, z dobrym serwisem wideo i porządnym jeszcze jakimś takim merytorycznym, czyli nie tylko przepisane z Reutersa, prawda, czy, czy przepisane gdzieś tam skądś, tylko jakimś dobrym podkładem merytorycznym. Przecież tam się dzieją setki rzeczy ciekawych w Afryce, codziennie. Azji. Co więcej, no Polacy często sami piszą, prawda, o tym, a u nas w tych mediach nie ma nic. Ja nie wiem, czy to jest, czy to jest świadome, czy to chodzi właśnie o takie ogłupianie ludzi, no ale ludzie mają potrzebę po prostu czytania i a słuchania. potrzeba jest no właśnie proszę zobaczyć, o to chodzi. Proszę zobaczyć, o wojnie, prawda, Zychowicz czy Wolski, prawda, opowiadają. Dlaczego? No bo nie ma takich programów w telewizji, krótko mówiąc. Jakby się pojawił dobry program wojskowy, prawda, czy bardziej z zasobami, przecież setek milionów złotych telewizji polskiej, to pewnie... Miliardów, to... przecież to zbiardy. No ale ja zakładam, że ja mówię tak. o tym nie, nie ile, ile tam się wydaje, tylko ile może trafia na tą tak. produkcję telewizyjną, więc pewnie zasadniczo mniej. Natomiast, natomiast no, to, to wtedy takie programy nie miałyby, albo miałyby rację bytu jako, jako właśnie takie wąsko specjalistyczne być może. Natomiast tego też nie ma. U nas jest tylko i wyłącznie sieczka prosto tam z Sejmu, gdzie wysyła się można wysłać osobę, która tylko żeby wiedziała, którą stroną się w kamerę patrzy i włączyła, włączyła nagrywanie, na pewno coś śmiesznego będzie i to będzie tak leciało 24 godziny na dobę. No ale ja mówię, może to, to, to ja też jestem zachwycony tym, że to jest aż prawie 100 tysięcy ludzi. Ja zliczyłem na to, że to może będzie 15-20 tysięcy osób zainteresowanych, no już prawie 100 tysięcy. Ale to bardzo szybko urosło. bo No bardzo szybko urosło Super. również w związku z, właśnie z tymi konfliktami. Zresztą ja obserwowałem to samo na Twitterze. U mnie Twitter, ja z takiej zupełnie niszowej osoby pojawiłem się na Twitterze jako ktoś, kogo się obserwuje. Przy okazji akurat zamachu stanu w Turcji, gdzie polska telewizja w ogóle nic nie, nie, nic po... nie, nie puszczała i jedynym, jedynym źródłem informacji były moje informacje ze Stambułu. Potem był taki zamach słynny w Berlinie. Gdzie znowu ja nadawałem o, zresztą rzeczywiście mi to było trudne, bo ja tam obserwowałem kilkanaście różnych kanałów, i, i co, co kilka sekund wrzucałem informacje, a w tym czasie podobno próbowano postawić do pionu głównego korespondenta w Niemczech, i chyba był problem z tym pionem. Ale I to no właśnie chyba jest no, norma. Nie wiem, ja nie znam tego środowiska, <laughs> więc to jest inna rzecz. No ale krótko mówiąc, krótko mówiąc i, i to są, ale to, 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 to świadczy po prostu o słabości polskich mediów mainstreamowych. I tak jest. samo jest, i jest bardzo dużo też różnych, proszę, proszę zobaczyć, jak wielkie oglądalności, moje są jeszcze malutkie, jak wielkie oglądalności ma na przykład Zychowicz, no to jest 600 tysięcy ludzi, którzy go oglądają. To jest coś, co konkuruje z mediami, tymi, które mają koncesje, prawda, i idą, tak i idą w kosmos gdzieś tam. Czyli tymi, czy, czy mediów publicznych, czy mediów prywatnych. No 600 tysięcy to już jest taka, ja nie wiem jakie to są zasięgi, ale do, do miliona to już jest porządny program. A może to jest kwestia formatów w ogóle, czyli czasu no bo ciężko na przykład sobie wymyślić w telewizji, wyobrazić sobie ciężko format, który miałby być dwu, trzygodzinny czasami. No tak, ale, ale w ogóle nie masz informacji. Was ekspertów podane. się nie reżyseruje, a w telewizji lubi się nakładać różne. No być może, no ale, ale jeżeli ktoś ma takie oglądalności, tak wysokie, to one już są opłacalne z punktu widzenia tak. przynajmniej komercyjnego. Tak? To no więc można sobie wyobrazić, że taki właśnie, przepraszam, Jatychowicza będę przywoływał, bo akurat jest z takim, no powiedzmy. Że może by było warto. Tak, że, że, że on tutaj ma 600 tysięcy, więc tam może miał być 2 2 albo 3 miliony. Oglądalności w takim TVP, mm -hmm. i to się wtedy opłaca też reklamowo. Inna kwestia jest taka, że oczywiście nie da się cenzurować tego, no prawda? Właśnie. No i. No właśnie. Tak, właśnie, może by nie, nie mówił tego, co mu tam napiszą. A ja mam. Bo, bo to już kończymy, ale czy. Ponieważ to naprawdę jakoś. Ja mam wrażenie, że eskalują wydarzenia od jakiegoś czasu, i, i czy pan to też tak widzi, że jakoś tak siedzimy na beczce prochu? Ale to chyba tak zawsze było. Przecież, no jak był Związek Radziecki i jeszcze Stany Zjednoczone dawne, prawda? To tak samo wszyscy mówili, ten zegar zagłady, tam za trzy no sekundy tak, tak. kopiemy schrony ato atomowe, prawda? No, ale klezysy. mieliśmy taką dłuższą pauzę strategiczną. Mieliśmy chwilę chaosu, tak naprawdę, szczególnie na wschodzie, prawda? Kiedy, kiedy Związek Radziecki upadł, Rosja się rozpadł, rozpadła i, się, i wolno stawała na nogi. Tak. Ale stanęła, krótko mówiąc. Tak. Więc mamy znowu tą rywalizację zimnowojenną, ale też mamy też taką sytuację trochę chyba, w której elity w Stanach Zjednoczonych, bo znowu niestety do tych Stanów Zjednoczonych, one właśnie w czasie tej pauzy, można powiedzieć, strategicznej, krótkiej, one chyba jakby obrosły trochę tłuszczem. Tak? Przysnęły. Się. Przysnęły, tak. I, I ten proces, który kiedyś jednak wyłaniał liderów, którzy byli potencjalnymi wodzami wojny, on się trochę zakończył i w tej chwili mamy czcigodne, mamy gerontokrację, mamy czcigodnych starców, którzy, którzy tak naprawdę powinni się już nie zajmować polityką i którzy się nie nadają na wodzów, ale to właśnie oni się wykształci... i nie pojawiły się nowe elity, bo DeSantis na pewno taką elitą nie na jest, nie. Kennedy, któryś tam junior, 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 prawda, też absolutnie nie i z obu stron sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych... On też nie jest taki młody akurat. No ale nie, Kennedy, nie ma wodzów, junior, tak. nie ma wodzów. Krótko mówiąc, nie ma żadnego charyzmatycznego przywódcy. Trump może to 20 lat temu, prawda? Biden może 70 lat temu. Natomiast, natomiast nie. nie dzieli ich tak dużo. Żartuję sobie oczywiście. Natomiast no to, tam nie ma tak naprawdę wodza. Natomiast w innych krajach mamy tego Putina, który dochodzi, jak dochodził do władzy, czy też brał tę władzę, to był jednak, młody. Był, tak. był młody. On zresztą i tak jest cały czas stosunkowo w każdym razie młody. Xi Jinping może też taki za młody nie jest, ale jak na, na wschodnie wzorce, to i tak to jest, to, jest, to jest młodzieżówka cały czas, prawda? W porównaniu z tym, co nas kiedyś komuniści przyzwyczajali. I, I to są liderzy dynamiczni, to są liderzy, którym się chce, którzy notabene mają jeszcze państwa łatwe do rządzenia wbrew pozorom, bo nie trzeba się być ograniczonym trzema latami czy czterema latami. Jakieś głupie wybory, prawda? Właśnie kadencji, tak można sobie planować ten ruch na, na 7 lat, krótko mówiąc. Więc jest to na pewno łatwiejsze do rządzenia, prawda, czy to planowania strategicznego. I w tym zmieniającym się świecie, właśnie to jest najgorsze, to, że to imperium, które cały czas jednak jest gwarantem tego, że, że nie mamy totalnego chaosu, ono nie ma w tej chwili wodza, nie ma w tej chwili lidera, tam nie ma Juliusza Cezara, prawda, czy, 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 czy jakiegokolwiek innego z, z dobrych, nie wiem, Cezara Augusta też nie ale, ma. Juriusz Juliusz Cezar zakończył republikę, więc może tak sobie tego nie no, ale, No ale, tak. ale tak, tak czy inaczej, podbił parę jeszcze krajów w międzyczasie. Tam nie ma, krótko mówiąc, wodza, który mógłby się przeciwstawić tym ambitnym barbarzyńcom lub niebarbarzyńcom. No, przez analogię do Rzymu, to pewnie barbarzyńcom z ich tak. z, 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 punktu mhm. widzenia to też nie. I to jest właśnie trochę niepokojące. Znaczy, to, czy my przypadkiem nie jesteśmy właśnie obserwatorami upadku imperium, i to imperium, że się imploduje do środka. I to ze względu właśnie, właśnie na, ten, na tą chwilę wytchnienia, gdzie stwierdzono, zresztą tak samo było, ja pamiętam w Europie no, e, pamiętam liderów SPD którzy nas przekonywali, że nie będzie, że Rosja jest absolutnie niegroźna, pomimo tego, że, 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 że polscy politycy zawsze mieli jednak tyle głowy, prawda, że Najlepiej z Rosją to kraje afrykańskie, bo nie graniczą, więc tak. tak samo jak my z Chinami, prawda? Lubimy Chińczyków, bo nie graniczymy. Niestety. Natomiast ci Niemcy, którzy nas przekonywali, nie, no przecież Rosjanie, nie, nie może być wojny, przecież tu jest, no, oni są tak uwikłani w te interesy osobiście, prawda? Tak, tak samo, te majątki, przez handel, Tak no, jest, no tak. zobaczcie, to już nie jest Związek Radziecki, właśnie jest zmiana, zmiana przez handel. No i się okazało, że jednak nie, że jednak to wszystko było pewnym uśpieniem tylko czujności, że ten okres pokoju był pozorny i że tak naprawdę niewiele się w stosunkach międzynarodowych zmieniło, prawda? Teraz mamy koncert mocarstw, znowu drugą wielką grę i wszystkie inne rzeczy, które znamy z podręczników z XIX wieku praktycznie. Plus właśnie próby odbudowy jeszcze tej potęgi imperialnej Rosji, która też, te, te nawet miejsca rywalizacji są takie same jak w podręcznikach do historii stosunków międzynarodowych. To gdzie sobie szukać bezpiecznego miejsca? No nie w Beludzistanie na pewno. Beludzistan to odpada. Okolice Doniecka też nie polecam. Ja myślę, że trzeba by gdybyśmy już mówili o takich miejscach w miarę bezpiecznych, to są takie miejsca, które mają niewielkie znaczenie strategiczne, krótko mówiąc. Portugalia? No właśnie, może być Portugalia, może być gdzieś Argentyna. E, to są dobre miejsce w ogóle do ucieczkowe, prawda? <śmianie> tak, dla, różnych, z dla Z tradycjami chciałem powiedzieć, tradycje. więc oni <śmianie> więc tam już jest, mechanizmy są wy wypracowane. <śmianie> tam willę, Tylko prawda. tam wewnętrzna tam ekonomia tam się od tu lat ktoś nie, tam, nie udaje, tak. tak. w zależności od tego, gdzie Państwo panowie, to jeżeli język niemiecki obowiązuje, no w niektórych tak. jeszcze miejscach. Ciekawi są No nie, ale jest faktem, że w tej chwili te miejsca takie tradycyjnie zapalne, one są znowu zapalne. No, nie, trzeba stwierdzić, że oczywiście niestety, no ale to tak niestety jest. No, i, I my też jako Polacy niewiele możemy w tym zmienić. To jeżeli już byśmy tak przeszli jeszcze tak płynnie do polskiej polityki zagranicznej, to mi się wydaje, że ta, która była prowadzona przez Rała, po, pod koniec przynajmniej, wcale nie była taka głupia. Możeśmy bardzo ładnie lawirowali tutaj między tymi potęgami. No, nie mamy oczywiście szansy na bycie drugą Turcją, to trzeba było mieć drugiego Erdogana, prawda. I... No w ogóle nie A... mamy tego potencjału. No, no, to... Można, ten potencjał zbudować, no nie jesteśmy taki... Przynajmniej próbować, no tak. Ale to raczej, raczej nie. Natomiast zdolność właśnie do lawirowania między tymi mocarstwami, to jest to, co musimy robić. Jesteśmy tak zwanym państwem średniej wielkości i w nauce o stosunkach międzynarodowych jest niewiele ról, które można byłoby w takiej sytuacji odgrywać. My niestety ze względu geostrategicznego nie możemy być Norwegią, ani Finlandią, prawda, i być elementami, chociaż moglibyśmy. Być elementami procesów pokojowych różnych, to tutaj można byłoby rzeczywiście pomyśleć nad odgrywaniem wielki, większej czy mocniejszej roli, no ale ze względu na to, że znowu jesteśmy kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych, tylko niestety bez prawa wyboru prezydenta, to też nam ogranicza tę możliwość, no bo jesteśmy mniej wiarygodni. No z drugiej strony, proszę bardzo, Izrael, Katar, prawda, i, i Stany Zjednoczone spotykają się w Warszawie. Tak. Wszyscy się czują u siebie, krótko mówiąc. Więc to też jest właśnie taka rola, którą można odgrywać. No Polska odgrywa jakąś tam rolę przy, przy pustynnej burzy i tak dalej, w, jako jednak kraj, który ma, czy w czasie wojny wietnamskiej nawet, jako kraj, który był w stanie prowadzić mediację. Więc my się musimy umieć znajdować. A z drugiej strony, no niestety, to przy, przykro powiedzieć, no ja akurat nie jestem zwolennikiem wojny absolutnie w żaden sposób, tym bardziej, że parę widziałem na własne oczy, ale niestety ta doktryna mówiąca o tym, że się powinniśmy zbroić po zęby, obecnie jest jak najbardziej uprawniona. My tylko powinniśmy w coraz większym stopniu być zdolnymi do wypracowania własnej zdolności obronnej, bo nie możemy być uzależnieni od focha, którego strzeli ktoś 2000 kilometrów od nas, bo mu się nagle coś nie spodoba, i stwierdzi, że nam jakieś śrubki do czołgu nie wyśle i ten czołg, prawda, będzie ładnym pomnikiem stojącym i niejeżdżącym, prawda? Czy nie ma amunicji, czy czegokolwiek jeszcze potrzebnego, ale ten pomysł ze zbrojeniem się po zęby. Ja zresztą byłem kiedyś wielkim przeciwnikiem prawda, tego. Chociaż ten TF-16, te bo akurat byłem w komitecie offsetowym, jak panowie pewnie wiecie, hmm. Więc pamiętam negocjacje z Amerykanami, to jest bardzo kształcące. To bardzo dużo. Po... Znaczy, to mi więcej powiedziało o polityce Stanów Zjednoczonych, jak oni ją prowadzą, niż wszelkie podręczniki, tak? To proszę coś zdradzić. No, mogę powiedzieć, że tak zwana big stick diplomacy, to jest cały czas wiodąca dyplomacja, czyli. Czyli negocjuj z miłym uśmiechem, trzymając za plecami gruby kij. Mhm. Więc to nie było uśmiechu, ale był gruby kij na pewno. E, natomiast, natomiast to też te zakup wtedy tych F-16. No, szkoda, że później już nic więcej nie zrobiono. My powinniśmy się rzeczywiście wtedy uzbroić po zęby, kupić kolejną setkę tych F-16. Nie rozbrajać się, tylko przynajmniej unowocześnić cały czas to, co jest, bo teraz już jest trochę późno. Teraz to się ścigamy z czasem. Tak. Teraz w tej perspektywie, która w tej chwili jest takim najbardziej niefajnym scenariuszu, który może się zdarzyć, no to musimy się zastanowić, czy, czy, czy jak na nas najadą, to czy my po, w tym momencie powiemy, ale mamy kontrakt na jeszcze 250 czołgów, które nie dojechały, prawda, i będziemy nim machać naprzeciwko jakiejś jednostki pancernej. To jest właśnie ten problem, ale wydaje mi się, że to zbrojenie się i przezbrajanie to niestety jest konieczność. To jest niestety konieczność, ponieważ Unia Europejska nie jest, w... ona się może częściowo obudziła, ale nie, nie jest w stanie wypracować żadnej koncepcji takiej, która by spowodowała, że ona by ujednoliciła swoją politykę zagraniczną. A jak nie ma wspólnej polityki zagranicznej, to nie ma obronnej, to w ogóle nie ma nie ma mowy o tym. A w związku z tym wyobrażam sobie ten, powiedzmy, załóżmy najazd ze strony Rosji, to głosowanie, prawda, czy to już jest najazd, czy nie najazd, to jakie środki podjąć, tak. A może cypr albo Węgry są przeciw jednak, i tak dalej. Więc to w ogóle, w ogóle europejski mechanizm jest cały czas niezdolny do działania. No to czy Trzeba krótko mówiąc, być zdolnym do tego, żeby, żeby potencjalny przeciwnik uznał, że może lepiej najechać kogoś innego, bo u nas będzie za trudno. O to chyba w ten sposób. I tak samo też, no, gdyśmy rzeczywiście byli tą drugą, a kolejną armią potureckiej w NATO. To też by zupełnie inny, gdybyśmy tylko to potrafili rozgrywać, to jest zupełnie inna rozmowa w tym momencie też w stosunkach międzynarodowych. My przestajemy być wtedy klientem, przestajemy być petentem, a zaczynamy być kimś, z kim się po prostu rozmawia. No i na kwestię, czy będziemy to potrafili wykorzystać. Świetny moment chyba na nasze ostatnie pytanie. Tak, nie? ostatnie pytanie. To już pytanie. Ostatnie, ostatnie z ostatnich? Tak, ostatnie, ostatnie no, już dług, absolutnie. Tak długo rozmawiamy <grym> i trzeba kończyć. Ostatnie pytanie, prośba o odpowiedź możliwie krótką. Okej. Okay. I to, znaczy ono jest powiązane z tym, o czym rozmawialiśmy, ale może też nie być. O, otwarte pytanie. Aha. Jak żyć? mądrze zdrowo, bezpiecznie, jak było gdzieś tam na plakacie. Super, dziękuję bardzo. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeżeli wam się podoba to co robimy, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, subskrybujcie nasz kanał na Spotify.